Dobry wieczór Państwu, witamy serdecznie. Dobry wieczór. Witamy wszystkich. Mamy nadzieję, że dobrze nas słychać. Napiszcie proszę w komentarzach na czacie, czy z głosem jest wszystko ok. I będziemy startować. Super. Witam jeszcze raz, dobry wieczór. Z tej strony Marcin Kozioł z Fundacji Polska na Rowerze oraz Grzegorz Szlęczek z Turbo Bikes. Widzimy się już na trzecim webinarze z cyklu Turystyka rowerowa, biznes i pasja. Dzisiaj przeniesiemy Państwa i będziemy opowiadać, koncentrować się na Małopolsce Zachodniej, żeby zobrazować, jak to, który dokładnie region, za chwilkę pokażemy mapkę. Jest to, tak jak wspomniałem, trzeci webinar z cyklu z czterech. Za tydzień będziemy rozmawiać o Małopolsce Wschodniej, o temacie wokół Wiślanej Trasy Rowerowej. Warto wspomnieć, że projekt jest finansowany ze środków województwa małopolskiego, więc tak jak obiecałem, pokażę teraz Państwu mapę, żebyśmy mogli zobaczyć, na czym dokładnie będziemy się dzisiaj koncentrować. Więc popatrzmy tutaj, jest część z mapy. Mapa pochodzi ze strony na rowery wizytmałopolska.pl. Ostatnio na poprzednich dwóch spotkaniach rozmawialiśmy o Małopolsce Południowej. Koncentrowaliśmy się na początku w pierwszym spotkaniu tutaj na tym rejonie, pod Tatrza, Podhala. Następnie przewróciliśmy się na wschód, tutaj okolice Nowy Sącz, Krynica, Muszyna, te rejony. Dzisiaj przerzucamy się na część Małopolski Zachodniej. I w pierwszej kolejności będziemy rozmawiać na temat tutaj tej okolicy, czyli mamy Dolinę Karpia i pierwszym naszym gościem, prelegentem będzie pani Ania Świątek ze Stowarzyszenia Dolina Karpia. Potem przewrócimy się troszkę na północ i zawitamy do Regulic, gdzie w Regulicach czeka na nas bardzo fajna i atrakcyjna rzecz, czyli lokalna kolej drezynowa. Z kolei z Regulic przeniesiemy się bardziej na wschód i zawitamy w okolice Skawiny. Tutaj będą te rejony. I tutaj z panem Romanem Gdulą, oficerem rowerowo-pieszym gminy Skawina, będziemy rozmawiać o dwóch projektach. O projekcie o ścieżce rowerowej wzdłuż kanału Łączańskiego, która została otwarta w tym roku, oraz o fajnym projekcie mającym już 6 lat, Skarby blisko Krakowa. I po rozmowie z panem Romanem przeniesiemy się do Krakowa w okolice Nowej Huty i z Bartoszem Węclem z sieci informacji turystycznych Info Kraków będziemy rozmawiać o ich inicjatywach mających na celu krzewienie idei uprawiania turystyki rowerowej oraz odkrywania Nowej Huty. Bartosz będzie nam też opowiadał o bardzo ciekawym punkcie informacji turystycznej, która znajduje się w tym miejscu na Zgody 7. Więc czeka nas dzisiaj kolejne spotkanie z pasjonatami, z bardzo interesującymi postaciami, które stoją zarówno za infrastrukturą, jak i za inicjatywami rowerowymi. Ale to, co warto podkreślić, to, że nasze spotkania dotyczą również biznesu. Ja jako przedsiębiorca z kilkunastoletnim doświadczeniem, Grzegorz również, wiemy, że ważne są liczby. I myślę, że wielu z nas, czy to przedsiębiorców, czy pracowników z branży turystycznej, czy turystów, zastanawia się nad tym, czy z tego odcinka Wiślanej Trasy Rowerowej korzysta dużo rowerzystów oraz czy ma znaczenie dla biznesu, dla planowania biznesu rowerowego to, czy dana atrakcja, dany produkt turystyczny jest w niedalekiej odległości od większych ośrodków miejskich. Dlatego tutaj Grzegorz przygotował dla Was pewne opracowanie, które teraz przedstawimy jako taki wstęp do tego, o czym będziemy rozmawiać. I po tym wstępie połączymy się z naszym pierwszym prelegentem, z Anią Świątek ze Stowarzyszenia Doliny Karpia. Tutaj mamy naniesione jeszcze na mapkę to, co pokazywałem przed chwilą, czyli okolice Zatora. Tutaj
Dolina Karpia, pani Ania Świątek. Troszkę na północ, lokalna kolej drezynowa. To jest na bazie mapek, również dostępnych na stronie Na Rowery Wizyt Małopolska. One są przygotowane w PDF-ie, są podzielone odcinkami, każda trasa, znaczy Wiślana Trasa Rowerowa oraz trasa Velo Dunajec. Jest do bezpłatnego pobrania, wydrukowania, bardzo fajne też narzędzie do planowania wycieczek rowerowych, czy do rozdawania swoim klientom w obiekcie turystycznym przy danej trasie, czy to WTRC, czy Velo Dunajec. Więc tutaj mamy pierwszą część naszego spotkania. Następnie na dole mamy na czerwono zaznaczone skawinę i wspomniany kanał łączany. Więc tutaj o tym będziemy rozmawiać. Tu się przewrócamy w okolice Nowej Huty w przybliżeniu. To są nasze trzy dzisiejsze tematy. Jeśli chodzi o liczby, Grzegorz, oddaję głos. Przedstaw nam to, co przygotowałeś, bo wiem, że to też jest twój konik. Znaczy, liczby są takie, jak każdy widzi, ale sprawdziliśmy wyniki w 2001 roku wskazań liczników rowerowych w Oświęcimiu i w Jankowicach. To potem jeszcze Marcin przy okazji pokaże, gdzie są Jankowice, jeżeli ktoś miałby wątpliwości, ale to są jakby pomiędzy Oświęcimiem a Skawiną, powiedzmy, tak? To pokażę od razu, żebyśmy mieli to na bieżąco. Tylko już się tutaj przełączę. Okej. Okay. Tutaj mamy Oświęcim, więc licznik numer jeden. Jankowice mamy w tym miejscu, więc w tych okolicach będzie licznik numer dwa. Tak, i Jankowice możemy, i Oświęcim. Możemy teraz podyskutować właśnie o tym, o tych wskazaniach. Wiemy, że w Oświęcimiu to jest 50 tysięcy rocznie, a w Jankowicach 45. Czyli nieduża różnica, a odległość jakby między Oświęcimiem a Jankowicami jest jakby nie zmienia to bardzo wyniku, który jest w skali roku. Jak pamiętamy informacje z drugiego webinaru, tam mieliśmy na przykład wynik blisko Nowego Sącza, tak, czyli był licznik rowerowy w Nowym Sączu i on pokazywał 150 tysięcy przejazdów rocznie, tak? Tu mamy trzy razy mniej. Tak, żeby jakby złapać też skalę miejsca. No i oprócz tego, że wiemy oczywiście, ile przejechało rowerzystów rocznie, no to chętnie byśmy się też dowiedzieli faktycznie, jak dzieli się ruch, tak? Czyli dzieli się pomiędzy weekendem a dniami powszednimi. No i teraz mamy wskazania też dla Jankowic i dla Oświęcimia. Wiemy, że 24 tysiące osób, 24 tysiące wskazań w weekend i 20 tysięcy w dni powszednie w Jankowicach, a za to w Oświęcimiu mamy 19 tysięcy ponad rocznie w weekend i 31 tysięcy poniedziałek, piątek. No i teraz tak wstępnie na to patrząc, to wskazuje na to, że w Oświęcimiu jest duży ruch w dni powszednie, i wskazuje to na to, że dużo osób miejscowych korzysta z tego odcinka Wiślanej Trasy Rowerowej i jeździ. Może do szkoły, może do pracy, tego akurat nie wiemy, ale wydaje nam się, że tam ten odcinek jest mega istotny dla lokalnego ruchu rowerowego. I teraz to możemy też pokazać na wykresie. Więc to tak obrazuje te same dane, tylko jakby obrazowo. I teraz jakby tutaj standardowa informacja i ten układ zawsze tak będzie podobnie wyglądał, czyli wiadomo, że w miesiącach wiosennych i zimowych, jesienno-późnych i zimowych jest mniejszy ruch, tak? Pytanie, o ile mniejszy, to można sobie wszystko nie przepatrzeć spokojnie na wykresie, a w wakacje od czerwca, czy od czerwca nawet do września ten ruch jest istotnie większy, tak? Czyli w granicach tutaj mamy w weekendy i w dni powszednie w lipcu nawet w granicach 7-8 tysięcy przejazdów rowerowych. I to samo mamy, taką samą informację mamy dla Oświęcimia i tutaj wyraźnie widać, że ten poniedziałek, piątek, czyli dni powszednie przewyższają w istotny sposób
przejazdy weekendowe. I to jest jakby potwierdzenie, że czasami WTR jest oczywiście dla turystów i dla rekreacji, ale bardzo często jakby też może być dla lokalnych użytkowników i lokalnych mieszkańców też ciekawą propozycją. Trasa rowerowa, którą tego przykładu Wiślana, tak? To jest, mamy tutaj to zobrazowane na wykresie. No i tu jest ważne też przy planowaniu biznesu, żeby mieć świadomość, czy po pierwsze nasz biznes będzie oparty przede wszystkim na turystach przyjezdnych, czy również możemy dotrzeć do mieszkańców, którzy użytkują infrastrukturę na co dzień, czy w weekendy w ramach rekreacji. I te tematy również poruszymy z naszymi prelegentami dzisiaj. Więc to tak pokrótce drogą wstępu, o czym będziemy rozmawiać, jakie mamy liczby, jakich mamy potencjalnie też naszych klientów, do jakiej ilości osób jesteśmy w stanie dotrzeć. Myślę, że te rzeczy w przypadku myślenia o biznesie, rozwoju biznesu nakierowanego na turystykę rowerową są bardzo istotne. Teraz, tak jak wspominałem, pierwszym naszym prelegentem jest Ania Świątek, więc po krótkiej przerwie łączymy się z Anią i zapraszam do posłuchania, co wydarzyło się nowego w tym roku w Dolinie Karpia pod względem rowerowym, dlatego że rok temu bardzo obszerne webinarium z panią Anią się odbyło, jest do odsłuchania na naszej stronie. Tymczasem po krótkiej przerwie łączymy się z Doliną Karpia i życzę owocnego słuchania opowieści o tym, co rowerowego jest w okolicach Zatora. Tak jak wspominałem na początku, naszym pierwszym gościem jest Ania Świątek ze Stowarzyszenia Dolina Karpia. Witaj, Aniu. Dzień dobry. Dzisiaj z Anią porozmawiamy o tym, co nowego wydarzyło się w Dolinie Karpia, ponieważ szerzej o całym projekcie rozmawialiśmy rok temu w ramach również takich webinarów pod tytułem Rowerowe Skarby Małopolski. Więc jeśli ktoś miałby chęć, zapraszam na naszą stronę Polska na Rowerze. Dzisiaj skoncentrujemy się na tym, co nowego wydarzyło się pod względem turystyki rowerowej na terenie Doliny Karpia. Więc Aniu, oddaję głos i zamieniam się w słuch. Dziękuję. Ja dzisiaj właśnie postaram się przedstawić parę nowości z takiej infrastruktury, ale też z publikacji, jakichś wydarzeń dotyczących turystyki rowerowej na terenie Doliny Karpia, ponieważ tą turystykę rowerową staramy się rozwijać wspólnie z samorządami z terenu Doliny Karpia, ale też ze stowarzyszeniami, które działają w tym temacie i wspólnie realizujemy różnego rodzaju inicjatywy związane właśnie z turystyką rowerową. Ja tylko takie małe, krótkie przypomnienie. Dolina Karpia to 7 gmin w Małopolsce Zachodniej, układających się na kształt Karpia, jak to widać właśnie na tym slajdzie, ze stolicą Doliny Karpia w Zatorze. Jest to jedyne miasto na terenie Doliny Karpia. I na terenie Doliny Karpia tych szlaków rowerowych mamy dosyć sporo, bo jest to około 700 kilometrów takich szlaków, nie ścieżek, tylko szlaków, ale one są wyznaczone, oznakowane. My stworzyliśmy taki duży szlak regionalny, szlak Doliny Karpia, czerwony, około 100 kilometrów, to jest pętla wokół całej Doliny Karpia. I w międzyczasie, jeszcze tak w przeciągu 3 lat, wyznaczyliśmy, oznakowaliśmy szlaki lokalne, które są łącznikami pomiędzy tym czerwonym szlakiem rowerowym i to jest około 150 kilometrów tych szlaków. Oczywiście mamy też szlaki ponadregionalne, Wiślaną Trasę częściowo, która przebiega po Dolinie Karpia i też szlaki międzynarodowe. No i mamy też sporo takich nowości, bo na przykład wiemy, że planowana jest kontynuacja ścieżki rowerowej wzdłuż kanału Łączańskiego i wiem, że o tym będzie też
prezentacja. Będzie mówione, dokładnie. Z panem Romanem będziemy rozmawiać na temat, oficerem rowerowym gminy Skawiny, na temat kanału łączańskiego, więc super, że są plany poszerzenia tego na wasz region, ekstra. Tak, także to będzie fajna kontynuacja, bo to jest wzdłuż kanału Łączańskiego, jest tam też taka ścieżka ornitologiczna, więc to będzie nie tylko taka krajobrazowo fajna trasa, ale też przyrodniczo, także nie tylko dla rodzin z dziećmi, ale też dla fajna rzecz dla ornitologów. Ta nasza sieć tych szlaków rowerowych układa się tak, jak widać na tym slajdzie. Mamy ten czerwony szlak, pętle wokół całej Doliny Karpia i te lokalne szlaki rowerowe, które staraliśmy się zrobić tak, żeby one były właśnie łącznikami pomiędzy tym czerwonym szlakiem. One są oznakowane, zarówno czerwony szlak, jak i szlaki lokalne, zgodnie z naszym systemem identyfikacji wizualnej. Ja o tym systemie mówiłam dosyć sporo ostatnio. Wszędzie jest ten nasz znaczek Doliny Karpia, który jest opatentowany. Są też piktogramy naszych gmin. Całą tą historię możecie obejrzeć właśnie we wcześniejszej mojej prezentacji. I te nasze szlaki, ten szlak regionalny, szlaki lokalne kierują, mogą, raczej mają też oznakowanie do ciekawych miejsc na terenie Doliny Karpia, do izb regionalnych, ale też do takich miejsc, które są przydatne dla rowerzystów, restauracje, sklepy, najbliższe po prostu takie obiekty, które są zlokalizowane przy tych szlakach rowerowych. I tak są oznakowane właśnie wszystkie te szlaki, które my jako Stowarzyszenie Dolina Karpia realizujemy. I na tych szlakach rowerowych, to też już mówiłam na ostatniej prezentacji, na tej pętli czerwonej, bo to była nasza taka pierwszy szlak rowerowy, który opracowaliśmy, wyznaczyliśmy i wdrożyliśmy, powstało 7 takich altan dla rowerzystów z tablicami informacyjnymi odnośnie szlaków, z wiatą, z miejscem wypoczynku, też miejscami dla rowerów. I dotychczas na terenie Doliny Karpia mamy 7 takich miejsc, które są zlokalizowane w każdej gminie Doliny Karpia. Wokół tego, znaczy na tym czerwonym szlaku rowerowym, na tej pętli oplatającej całą Dolinę Karpia. I co nowego w tym zakresie, to jest to, że one cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Są naprawdę wielką potrzebą na terenie Doliny Karpia, bo tych rowerzystów jest coraz więcej, nie tylko rodzin z dziećmi, ale też kolarzy i też organizowane są różnego rodzaju imprezy takie rowerowe związane właśnie z tą turystyką rowerową i tych altan potrzebujemy znacznie więcej, dlatego napisaliśmy taki projekt rowerowy i właśnie do końca listopada, może do końca grudnia będzie przedłużenie, powstanie 12 takich nowych altan rowerowych, dokładnie takich jak właśnie na tym slajdzie tutaj, czyli powstanie altana, miejsce wypoczynku, ławka, stolik, stojaki na rowery, tablica informacyjna, ona tutaj w przypadku tych nowych altan będzie dwustronna i powstaną też stacje naprawcze przy tych altanach i też w tym projekcie, który teraz właśnie realizujemy, powstaną też te stacje naprawcze przy tych naszych starych altanach, które mamy na tym czerwonym szlaku rowerowym. Więc jest to bardzo duża inwestycja, jak na nas, jak na nasze stowarzyszenie, bo ja nie mówię tu może o milionach, ale no prawie sięgająca miliona złotych, co jak na nasze stowarzyszenie, to jest naprawdę bardzo duży projekt inwestycyjny, no po tych altan nowych, zresztą biorąc pod uwagę obecne ceny, no trochę to kosztuje, ale powstanie ich 12 i one powstaną właśnie przy tych lokalnych szlakach, bądź też dodatkowo przy tym czerwonym szlaku rowerowym i przy tych łącznikowych szlakach pomarańczowych bądź żółtych. Więc jest to naprawdę nowa inwestycja. One teraz się tworzą. Wykonawca częściowo 6 już jest prawie ukończonych, natomiast pozostałe 6, tak jak mówię, powstanie na pewno do końca roku. Super. Więc już przy nowym sezonie, ale też rowerzyści jeżdżą nawet teraz w listopadzie, w grudniu, ale na nowy sezon one już będą całkowicie funkcjonowały. Super. Przy tych altanach rowerowych, no tak jak mówiłam, powstaną tablice informacyjne, one też będą dwustronne, one będą pokazywały właśnie tą sieć szlaków rowerowych na terenie Doliny Karpia, one też są oznakowane zgodnie z systemem identyfikacji wizualnej.
To jest ta nasza nowa inwestycja. Wspomnę tylko o tym, że w każdej gminie naszej Doliny Karpia funkcjonują bezpłatne wypożyczalnie sprzętu rowerowego, ponieważ my takie wypożyczalnie stworzyliśmy też w ramach naszego jednego projektu. Każda z naszych gmin otrzymała 10 rowerów trekkingowych, które są bezpłatnie wypożyczane mieszkańcom bądź turystom odwiedzającym region Doliny Karpia i one też są zlokalizowane w takich miejscach przy szlakach, no praktycznie przy szlakach, nie zawsze się tak dało, ale niedaleko tych naszych szlaków rowerowych Doliny Karpia. Jakieś nowe inicjatywy, wydarzenia związane z turystyką rowerową, no to przede wszystkim nasze coroczne targi turystyczne Doliny Karpia. Teraz planowane są na 17 czerwca 2023 roku i już serdecznie zapraszam wszystkich na te targi, dlatego że w ramach tych targów, oprócz tego, że można obejrzeć różnego rodzaju, zobaczyć bezpłatnie bądź po promocyjnych zniżkach różnego rodzaju atrakcje turystyczne na terenie Doliny Karpia, no to oczywiście organizujemy też taki sztandarowy rajd rowerowy po atrakcjach, które będą dostępne właśnie w paszporcie Doliny Karpia, bo w tym dniu obowiązuje taki paszport Doliny Karpia, dzięki którym można wejść właśnie bezpłatnie bądź po zniżkach do tych różnych atrakcji. I ten rajd rowerowy, on nie ma stałej trasy, w zależności od tego, jakie atrakcje rowerowe, jakie atrakcje w ogóle podczas targów są dostępne, to organizator tego rajdu tak wymyśla trasę, aby jak najwięcej tych atrakcji zobaczyć. Także na te targi nasze turystyczne jak najbardziej zapraszam, no bo one już niedługo, czas tak szybko leci, że już będą nasze wszystkie wiaty rowerowe stworzone, stacje naprawcze, więc nawet jakby się coś stało, to sobie jakoś poradzimy. No i widzę, że można coś znaleźć dla pasi brzucha. A tak, no oczywiście jest produktów lokalnych podczas targów turystycznych jest naprawdę i degustacje są, no bo taka główna impreza odbywa się oczywiście na rynku, ale te targi turystyczne to jest taki dzień atrakcji we wszystkich gminach Doliny Karpia, więc po prostu we wszystkich gminach jest bardzo wiele obiektów, które można w tym czasie odwiedzić, spływy kajakowe, też właśnie ten rajd rowerowy i wiele innych, ale to zapraszam na naszą stronę internetową, tam można poznać szczegóły. Super, czyli warto tą datę wpisać w kalendarz. Warto, tak, bo to jest początek tak sezonu, może już wiadomo, początek jest trochę wcześniej, kwiecień, maj, no ale my te targi robimy w połowie czerwca, kiedy już jest trochę cieplej, kiedy można właśnie spokojnie objeżdżać sobie te nasze atrakcje w Dolinie Karpia. Super. Też taką fajną imprezą, nową, chociaż ona już teraz będzie organizowana po raz czwarty. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, ale jest to impreza Molo Osie Grace, organizowana przez Cezarego Szafrańca z Fundacji Trzymaj Dystans. Teraz zaplanowana jest na 22 kwietnia. I to są takie zawody dla amatorów, bo Czarek Szafraniec jest byłym zawodnikiem, jest pasjonatem kolarstwa i jest wiele różnorodnych tras podczas tego Molo Osie Grace. Główna impreza odbywa się w Molo w Osieku, to jest nasz też bardzo ciekawy obiekt, który ma markę lokalną Doliny Karpia, tam jest biuro zawodów, tam jest początek, tam jest koniec i są różnorodne trasy. Ja sobie tutaj zapisałam, 100-kilometrowe, 67-kilometrowa i taka nawet duża 150 kilometrów właśnie wokół Doliny Karpia i to jest po tych najciekawszych naszych właśnie szlakach, terenach Doliny Karpia, także warto sobie zapisać, wejść na stronę internetową tatracyclingevents.com i tam sobie zajrzeć na szczegóły tej imprezy, tutaj kilka fotek właśnie jak tutaj kolarze, jakie tereny, jakie miejsca mieli do pokonania i jak też wyglądała główna impreza w Osieku, też pod patronatem małopolskim. Ta impreza w tym roku była organizowana też pod takim hasłem wsparcia dla Ukrainy i my właśnie w tym roku po raz pierwszy włączyliśmy się w tę imprezę jako Stowarzyszenie Dolina Karpia i będziemy na pewno współpracować przy kolejnych edycjach tej właśnie imprezy. W ogóle wszystkich fanów, rowerzystów, ale w ogóle aktywne osoby, które chcą zobaczyć, co ciekawego jest na terenie Doliny Karpia, to zapraszam
na terenie Doliny Karpia. Zapraszam na profil aktywnej Doliny Karpia w mediach społecznościowych, bo to jest też taka nowa inicjatywa, która skupia aktywnych ludzi z terenu Doliny Karpia i nie tylko. I tam można podpatrzeć naprawdę najfajniejsze wydarzenia z terenu Doliny Karpia, nie tylko rowerowe, ale też biegi przełajowe i inne. W ogóle ta aktywna Dolina Karpia ma też taki nasz patronat Doliny Karpia. To są osoby, które też przygotowały specjalne koszulki właśnie aktywnej Doliny Karpia. Mają też stworzoną taką, jak widać tutaj na tym slajdzie, ulicę aktywnej godziny. To jest ulica znajdująca się przy zamku w Spytkowicach i oni spotykają się co niedzielę o godzinie 9:00. Zawsze jest ta godzina jakby ustalona i kto przyjdzie, to po prostu sobie organizują różnego rodzaju aktywności. Także bardzo, bardzo fajna, ciekawa inicjatywa i zapraszam na ich właśnie profil, bo tam można się dowiedzieć o wszystkich ciekawych rzeczach, o morsowaniu, o bieganiu, o turystyce rowerowej właśnie na terenie Doliny Karpia i nie tylko. Także to jest naprawdę fajna, fajna rzecz. Polecam nasze wydawnictwa rowerowe, przewodnik Atlas Rowerowy, ale to już było i o tym mówiłam. Natomiast wydajemy właśnie teraz wspólnie z trzema innymi lokalnymi grupami działania mapę taką turystyczną, rowerową, która będzie zawierała wszystkie te nasze szlaki rowerowe, też te miejsca przyjazne rowerzystom. I to będzie duży obszar od Podbawia Górza przez Wadowice, nasz cały obszar Doliny Karpia i po Oświęcim, czyli po Dolinę Soły. Powstaje oczywiście ta mapa turystyczna, teraz ona też będzie wydana do końca roku i powstają też takie ulotki i też te tablice rowerowe, które powstają przy tych altanach, to też będą zawierały właśnie te informacje o tych miejscach przyjaznych rowerzystom na terenie Doliny Karpia. Super. Przypominam też, chciałeś coś powiedzieć? Nie wiem, że fajnie to wszystko wygląda, więc tutaj jak najbardziej warto zaglądać w Wasze okolice w przyszłym sezonie, koniecznie. Tak, do tych naszych nowych wydawnictw również. Przypominam też, że funkcjonuje coś takiego w Dolinie Karpia, co mamy bardzo rozwinięte, czyli questy, to są takie zgadywanki, którymi się podróżuje po nieoznakowanych szlakach. Mogą być piesze, rowerowe, kajakowe. My mamy wszystkie rodzaje. Ale tych rowerowych też mamy wiele, bo jest ich 6. Ale żeby o tym jakby szeroko nie mówić, bo ja o tym już mówiłam we wcześniejszej prezentacji, ale te questy cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Mamy bardzo dużo opinii na temat tych questów, no, że są dobrym sposobem na podróżowanie też na temat tych questów rowerowych. I najlepiej oczywiście zajrzeć na naszą stronę internetową www.dolinakarpia.eu, ale też do aplikacji Questy Wyprawy Odkrywców, gdzie można wszystkie questy na terenie Polski, nie tylko na terenie Doliny Karpia, zobaczyć. Tam się podróżuje się tymi questami, zbiera się punkty, zbiera się odznaki, więc to jest też ciekawy sposób spędzania, zwiedzania przede wszystkim i podróżowania po danych miejscowościach, w tym po Dolinie Karpia i odkrywania jeszcze takich rzeczy, które naprawdę są nieodkryte, bo questy to jest taka naprawdę nieszablonowe narzędzie takie turystyczne do odwiedzania regionów. Zachęcam też wszystkich jeszcze raz do skosztowania produktów i zobaczenia, jakie są usługi lokalne na naszych lokalnych szlakach rowerowych. I tych usług i produktów jest coraz więcej, produktów lokalnych i usług. I one, dużo tych obiektów, tych warsztatów czy jakichś miejsc, które można odwiedzić, jest lokalizowanych niedaleko właśnie tych naszych szlaków rowerowych. Jest ich coraz więcej, bo co roku przybywa. To są produkty i usługi najlepszej jakości, przyjazne dla środowiska, przyjazne dla klienta i te wszystkie produkty i usługi można zobaczyć na naszej stronie internetowej, o której już wspomniałam, www.dolinakarpia.eu. I tam przede wszystkim należy szukać tych produktów oznaczonych tym naszym witrażowym karpiem, no bo to jest symbol jakości z Doliny Karpia. Tak jest. Także tak jest na szybko takie nowości. Może nie uzbierało się tego jakoś bardzo dużo, ale myślę, że jest dużo takich nowości inwestycyjnych, są nowości w tych imprezach, wydawnictwach, no więc trochę tego jest, trochę się tego rozwija, a jest to potrzebne, bo tak jak mówię,
ta turystyka rowerowa w Dolinie Karpia się bardzo rozwija, my to widzimy, my nie mamy jeszcze jakichś liczników, nie wiem, na naszych szlakach, żeby policzyć tych rowerzystów, ale naprawdę widać to przede wszystkim w weekendy. Ta turystyka rodzinna, rowerowa się rozwija po tych naszych szlakach lokalnych. Coraz więcej tych imprez rowerowych, kolarskich, rajdy takie niepodległościowe na 1 maja, ale też coraz więcej takiej infrastruktury, o której może tutaj nie opowiedziałam, ale też nasze te wszystkie 7 gmin, które są związane z naszym stowarzyszeniem, też same tworzą infrastrukturę rowerową w Dolinie Karpia. I na przykład teraz mamy taki nabór wniosków na infrastrukturę tutaj u nas w Dolinie Karpia, dotacje. I wiem, że na przykład gmina Brzeźnica, ta właśnie, która się na pewno włączy właśnie w tą ścieżkę łączańską, stworzy wiatr dla rowerzystów, co jest bardzo potrzebne, na dworcu właśnie w Brzeźnicy, a że ruszyły koleje małopolskie tutaj po Dolinie Karpia, więc to się na pewno też przyda rowerzystom. Więc tej infrastruktury, nie tylko takiej, co my robimy, ale też nasze gminy, jest coraz więcej, bo widać, że jest to potrzebne. A super, a na którym, na jakiej linii został uruchomiony? Linia jest uruchomiona z Kraków, z Kawina i naszej miejscowości po kolei Brzeźnica, Spytkowice, Przeciszów i ona docelowo Przeciszów, docelowo ma dojechać do Oświęcima, ale w związku z tym, że tam po Przeciszowie jest jakiś remont, to ona na razie jakby jest do Przeciszowa, ale nasze gminy są objęte tą linią i na pewno można tam przewozić rowery, dlatego też takie wiaty rowerowe, tak jak tworzy teraz gmina Brzeźnica właśnie na dworcu, są niezwykle potrzebne. Super, no to bardzo dobra wiadomość dla naszych słuchaczy, że jest połączenie kolejowe i można do Was przyjechać pociągiem, tak, z rowerem, więc tutaj, a jakby ktoś nie chciał jechać pociągiem z rowerem, to zawsze może wypożyczyć rower na miejscu za darmo. Więc to tak, albo z Krakowa jechać tą ścieżką z Krakowa właśnie przez Kawinę, już tak, wzdłuż kanału Łączańskiego. Bardzo Aniu, dziękuję, świetna prezentacja. Dziękuję. Dziękuję i zapraszam do Doliny Karpia. Dokładnie. Przede wszystkim teraz właśnie w sezonie świątecznym na Karpie. Otóż to, bardzo serdecznie dziękuję za przybycie, za opowiedzenie o Dolinie Karpia. Życzę dalszych sukcesów i bardzo mnie cieszy to, że jest więcej rowerzystów, więcej infrastruktury, ludzie korzystają z tego, co tworzycie, bo to w tym wszystkim chodzi, więc jeszcze raz gratuluję, trzymam kciuki za dalsze działania i do zobaczenia niebawem. Dziękuję bardzo, trzymajcie się. No i jesteśmy z powrotem. Ja, tak jak co tydzień, mamy konkurs na końcu i taki przewodnik po Dolinie Karpia będzie też do wygrania, jest w tym zestawie. Wiem, że jest tutaj kilka osób, które już nagrody wygrało. Nagrody będą wysyłane w przyszłym tygodniu. Też tam odpowiadałem na maile, mam do wszystkich osób, także w przyszłym tygodniu spodziewajcie się przesyłki z pięknym zestawem przewodników. To, co mnie zawsze urzeka w Dolinie Karpia, to jest ta piękna wizualizacja, wszystko jest ładne, spójne, przyciąga oko, jest zaangażowany lokalny biznes, stowarzyszenie działa na tym, co posiada, na tym, jakie posiada szlaki, stara się je ulepszać, dodaje do tego infrastrukturę i ta piękna chęć, entuzjazm u Ani jest po prostu, działa bardzo zarażająco i uwielbiam z takimi osobami rozmawiać. Mam nadzieję, że naszym słuchaczom też to się podoba i mamy nadzieję, że się kiedyś wybierzecie do Doliny Karpia. Czyli wychodzi na to, że to jest po prostu przepiękne kulinarne safari rowerowe w Dolinie Karpia. No, dokładnie, z naszej rozmowy tak wynikało. Dokładnie. Ja mogę jeszcze tylko zdradzić, że rok temu była przedstawiona taka potrawa pizza z kawałkami karpia. Tego jeszcze nie próbowałem. Myślę, że warto kiedyś się tam wybrać i spróbować. Bardzo blisko od Zatora, bo niespełna, czy tam od Wiślanej Trasy Rowerowej, która biegnie blisko Zatora, mamy Regulice, a w Regulicach mamy wyjątkową atrakcję, jedyną w Małopolsce, nieliczną w ogóle w Polsce, o której warto wspomnieć, warto ją pokazać, czyli lokalną kolej drezynową w Regulicach, która powstała z pasji do regionu, do kolejnictwa, więc po krótkiej przerwie
Rozpoczynamy rozmowę z Michałem Ścianą z lokalnej kolei drezynowej w Regulicach. Zgodnie z zapowiedzią, witamy serdecznie Michała Ścianę z lokalnej kolei drezynowej w Regulicach. Witam serdecznie. Michał, może na początek, żebyśmy przybliżyli naszym gościom w ogóle, czym jest rowerowa drezyna. Puścimy taki filmik krótki, blisko dwuminutowy, który pokaże nam po pierwsze walory lokalnej kolei drezynowej w Regulicach, a po drugie przedstawi nam, co to w ogóle jest za atrakcja turystyczna. Oddalona trochę od wiślanej trasy rowerowej, ale jest bardzo dobrym celem podróży, żeby z tej trasy rowerowej wiślanej odbić, dojechać do Regulic, przesiąść się na troszkę inną formę pedałowania, więc nasi drodzy słuchacze, zobaczcie każdą kolej drezynową w Regulicach. Coś dla mnie fantastycznego. Osobiście no, pochodzę z tamtych okolic, bo ja pochodzę z Chrzanowa, więc Regulice znam, tamte rejony znam. Nie ukrywam, że nigdy nie jeździłem drezyną. Słyszałem o drezynie w Bieszczadach, ale powiedz nam w ogóle, co chodzi w drezynie kolejowej. No jest to taki nietypowy pojazd kolejowy jednak, którym napędzamy go w użyciu dwóch rowerzystów, którzy sobie siedzą na siedzonkach. Pojazd nie jest jakiś strasznie ciężki, możemy na niego zabrać jeszcze dodatkowe osoby, dwie, które siedzą sobie w ławeczce tylniej. Dwie osoby napędzają, nazywamy ich niekiedy konikami, silnikami, w zależności od tego, jaki humor danego dnia dopisuje. Osoby jadą sobie, kręcą, są wzniesienia. Mówimy, że jest odcinek dający dużo radości ten, który jedziemy na wzniesienie, no bo wtedy trzeba się trochę przyłożyć do pracy, można się zamieniać w czasie jazdy. No całość troszkę waży, miejscami jest rzeczywiście trochę może i trudniej, ale później za to wynagradza nam wszystko zjazd, bo trasa jest górzysta, są pagórki, z których się zjeżdża, no to daje chyba najwięcej radości. No i te endorfinki, które się wydobywają po jeździe i zadowolenie, że się udało tyle przejechać, w taki inny sposób i w takich ładnych okolicach przyrody. Super, a powiedz mi, no skąd w ogóle taki pomysł na stworzenie takiej atrakcji turystycznej, no, która zapewne musi przyciągać turystów, osoby chętne do takiej formy aktywności. Powiedz mi, jak wpadliście na taki pomysł, kiedy to było i jak to się rozwijało na przestrzeni tych kilku ostatnich lat? No tak, od kiedy zamknięto kolej w Regulicach, no to trochę dla mieszkańców był taki szok, że nie ma już kolei, tak? Od tej pory były różne tematy poruszane, a może by udało się jakiś tramwaj, może by się udało coś turystycznie pomyśleć, może jakiś parowozik.
te tematy gdzieś krążyły też w Stowarzyszeniu Przyjaciół Regulic Nieporazu, no żeby jakoś tą trasę zagospodarować. Mijały kolejne lata, nie było jakiegoś nośnego pomysłu. Oglądaliśmy też filmiki na internecie, no i zobaczyliśmy jeden taki, nawet z naszej trasy, w którym ktoś jedzie sobie na drezynce spalinowej i przemierza naszą trasę. I wtedy myśleliśmy, o, drezyny, ciekawa sprawa. A pewnego dnia zapukał do mnie Grzegorz Pater, który jest współtwórcą tej kolei, i mówi, o, wypatrzyłem bardzo fajne drezyny rowerowe, takie wózki napędzane właśnie jak rower, no i może byśmy coś pomyśleli, żeby zrobić taką inicjatywę, tak? No i od tej pory zaczęliśmy się interesować tematem. Złożyliśmy zapytanie do PKP, no bo jako właściciel terenu infrastruktury w tym, wiadomo, musi uczestniczyć. Dostaliśmy najpierw zgodę na taki pierwszy próbny przejazd, żeby sprawdzić, czy pod największe zniesienie każda osoba, czyli tam starszy, młodszy, tęższy, chudszy, wyjedzie. No i po tym, jak się udało przeprowadzić ten plan i zrealizować próbę, doszliśmy do wniosku, że może spróbować uderzyć do PKP i zrobić kolej drezynową w Regulicach. Taki był jakby inicjatywa i taki pomysł na początku. Super, czyli tak jak widzieliśmy na zdjęciach, zagospodarowaliście obecnie stację kolejową, tam jest wasza baza. Jesteście też miejscem przyjaznym rowerzystom, więc pytanie, powiedz mi, czy przyjeżdżają do was rowerzyści, żeby przesiąść się na drezynę, która również wymaga kręcenia pedałami? Tak, właśnie wokół rowerów, inicjatyw kolejowych, no to u nas, że tak powiem, zrobiło się dosyć szumnie, ponieważ zaglądają nam do nas i kolarze, i przejeżdżający, którzy widzą na co dzień tą kolej, interesują się, co to jest, zerkają. Później przychodzą z rodzinami, żeby przejechać się właśnie drezynami. Często też przyjeżdżają grupy rowerowe, wręcz powstało takie już niepisane, no nie prawo, czy takie, no, że ze Śląska turyści przyjeżdżają grupami rowerowymi, u nas spędzają kilka godzin, jadą na wycieczkę właśnie drezynkami, wracają u nas kiełbaski, jakieś ognisko i później powrót jest na Śląsk. I te grupy rowerowe, czy z Mysłowi, czy z Będzina, czy z Sosnowca, jakby sobie taki szlag utarły i to jest dla nich prawie dzień taki aktywny i na rowerach, i jeszcze do tego na drezynkach. Oprócz tego jeszcze dużo przyjeżdża wycieczek szkolnych rowerowych, co nas cieszy, bo dzieci zaczynają aktywnie uczestniczyć właśnie w takim innej jeździe rowerowej, bo wymagającej jakby wysiłku, wzniesienie w jedną stronę, więc nikt nie oszuka, więc te dzieci jak gdyby na początku nie chcą jechać, później się aktywnie w to włączają, a później są szczęśliwi, że udało im się odbyć właśnie taką podróż. Jeśli chodzi o trasę rowerową, tą wiślańską, to też pojedyncze osoby zaglądają i widzimy tendencję wzrostową, także myślimy, że z tego kierunku też będą nabywać turyści i nasi też poniekąd klienci. Także to się robi już takie wielowektorowe. Najwięcej turystów mamy z Krakowa i ze Śląska. I to zarówno takich właśnie rowerowych, wiadomo, samochodowych to najwięcej, ale też się zdarzają prawdziwi tacy globtroterzy, którzy przychodzą na nogach. To nas też cieszy, ponieważ no, jest to zawsze jakiś inny sposób na turystykę, a przede wszystkim na rozwój swojej kondycji, poprawę zdrowia, z czego się bardzo cieszymy. Super, fajnie. A powiedz mi, jak zaczynaliście, to ile na początku drezyn, w ile drezyn zainwestowaliście? Znaczy, na początku to w ogóle powiem, że to nie było takie jakieś spojrzenie na to biznesowe, bardziej takie jako inicjatywa, jako pasja, no, ponieważ przygotowanie w ogóle tej całej inicjatywy to był duży wysiłek fizyczny, czyszczenie, sprzątanie, naprawa torów, także no, zajęło nam to trochę czasu i siły, ale postanowiliśmy na początku kupić 3 drezynki, żeby sprawdzić, jak ten pomysł w ogóle zaistnieje w naszym środowisku. No i już od początku niektórzy kiwali głowami, niektórzy się podśmiechywali, jak to będzie, że takie drezyny jeżdżą, czy to da w ogóle rezultat, czy ktoś się zgłosi. No i mieliśmy 3, zaczęło się kręcić, później dokupiliśmy kolejne 2. No i widzieliśmy, że obłożenie jest i tak stopniowo, małym rozwojem do przodu zaczęliśmy zwiększać tabor. A powiedz mi, w którym roku pierwsze drezyny zakupiliście? Inaczej, w którym roku pierwsza wycieczka odbyła się po torach?
1 lipca 2017 roku, także 5 lat. Już szósty rok jest na trasie, z czego się bardzo cieszymy. Na początku to głównie miejscowi uczestniczyli, turyści tutaj z Szanowa, z naszej miejscowości, a później to rzeczywiście się taką trochę pocztą pantoflową z grubsza rozeszło i mamy turystów z obszaru całego kraju, a jeszcze przed czasem epidemii to i zagranicznych coraz więcej się pokazywało. Teraz znowu powolutku zaczynają Słowacy, Czesi zaglądać i to powiem szczerze, na tym roku byli na rowerach z Czech i na rowerach ze Słowacji, którzy przyjeżdżają tutaj, zamki plus kolej na przykład. Super. A powiedz mi, bo zaciekawił mnie w tym filmiku taki temat, no bo rozumiem, że są, tak jak w opisie mamy przy zapowiedzi twojego wystąpienia dzisiaj, że są równe długości trasy i na filmiku było widać i to, co teraz widać na zdjęciu, że dojeżdżacie do pewnego momentu i tą drezyną kręcicie w kółko, no bo rozumiem, że trzeba jechać patrząc w stronę, w którą jedziemy, tak, i po tych samych torach wracamy, ale co to jest za mechanizm, który pozwala tak to obrócić? No właśnie, wiele turystów się pyta, czy będziemy jechać w kółko i wrócimy na to samo miejsce, jak to się dzieje, tak? Ja mówię, no niestety tras kolejowych nie ma takich, żeby przebiegała w kółko, zawsze było z miasta do miasta, nie? A że drezynka jest ustawiona w jednym kierunku jazdy, więc na końcu trzeba się obrócić. No więc myśleliśmy długo, jak to zrobić, żeby nie angażować turystów w podnoszenie i obracanie tej drezynki. Później drugi fakt, że panie też są kierownikami ruchu u nas na kolei, więc żeby paniom ułatwić, musieliśmy coś wymyślić. No i małymi takimi kroczkami powstał pomysł techniczny, czyli obrotnicy kolejowej, taka skrzydełkowa, lekka. Odjeżdżamy pod koniec torowiska, ona jest na stałe tam umieszczona. Rozkładają się skrzydełka, wjeżdża drezyna, szybki obrót, zakręcamy turystów w drugim kierunku i już wtedy jesteśmy przygotowani do dalszej jazdy. Łatwe obsłudze, szybkie. Super. Niektórzy się śmieją, że musimy dostać za to nagrodę Nobla, bo tak fajnie to wygląda i szybko. No dokładnie. Świetnie. Słuchajcie, no, ja powiem szczerze tak, to już jest nasz trzeci webinar. Ja teraz właśnie wpadłem na pomysł, że robię sobie taką listę rzeczy, które w przyszłym roku chcę zrobić z rodziną, żeby odwiedzić Małopolskę. Na pewno torfowisko w Czarnym Dunajcu, na pewno drezyna ze swoimi dziećmi, bo myślę, że sprawi im to ogromną frajdę. Na pewno kanał łączański, bo też fajna ścieżka, więc tych opcji na aktywne spędzenie czasu w Małopolsce jest mnóstwo, nie mówiąc o tym, że można przyjechać tutaj rowerem, jadąc po wyślanej trasie rowerowej, bo muszę się przyznać, bo jeszcze drezyną taką nie jechałem. A ty, Grzegorz, miałeś okazję przejechać się drezynką taką rowerową bądź jakąś inną? A czyli to jest tak bardzo mi bliski temat, bo tutaj wcześniej rozmawialiśmy z Michałem przed nagraniem, przed rozmową, no że ja z dwoma przyjaciółmi jeszcze zaraz po studiach zbudowaliśmy drezynę spalinową akurat. Jedny z naszych tras właśnie była ta przez Regulice i uznajemy ją za jedną z bardziej urokliwych. To było w 2004 roku, więc jakiś czas temu, ale naprawdę nam się tam bardzo podobało. No i też patrzę z sentymentem na zdjęcia tam ze stacji z Regulic, bo kiedyś jak przejechaliśmy się za pierwszym razem, to za drugim razem postanowiliśmy zrobić wielki piknik z grillem. I zaprosiliśmy wszystkich znajomych, była kupę ludzi, a z drezyny nam się zepsuła i nie odpalił silnik. Więc rozumiem Michała, że drezyny są rowerowe, są pewniejsze, no i zawsze, tak powiem, urwany łańcuch się naprawi szybko, tak? A usterkę silnika ciężko usunąć. No i mam pytanie do Michała, jak tutaj jest, jak tu się hamuje, jakie tu są hamulce i czy są jakieś przełożenia, czy jakaś jest przerzutka, czy to jest na sztywno, jak to działa? Tak, od strony technicznej to jest zrobione w ten sposób, że no hamulce są hydrauliczne, czyli na tylne koła założone, żeby równomiernie hamowały. Także są bezpieczne i dosyć takie jakby delikatne w użyciu, nie? Także nie trzeba jakichś wielkich sił używać, ciernych hamulców, wielkich jak w lokomotywach czy innych drezynach, tylko sobie jedna osoba, nawet dziecko spokojnie hamuje. Jeśli chodzi o napęd, to są tarcze dobrane w ten sposób, żeby
jak to się mówi, wyjechać pod największe u nas wzniesienie, a z górki, żeby się zbytnio nie rozpędzić, tylko tyle, co jest przewidziane dla przewozów turystycznych. No i całość patentu nie jest jakaś trudna, każdy pracuje na swoim siedzonku. My tam oczywiście doradzamy przed wyjazdem, jak najlepiej odbyć tą podróż, żeby technicznie to pokonać. My ze strony też obsługi, no to przede wszystkim dbamy też o bezpieczeństwo przejazdu, czyli no, pilnujemy dosyć mocno tych naszych turystów, żeby jechali w odpowiednich odległościach, odpowiednio hamowali. Szyna to nie jest asfalt, też się troszkę inaczej jedzie. Ci rowerzyści, którzy na co dzień na gumowych kółkach jadą, inaczej odbierają hamowanie. Natomiast tutaj musimy wszystko robić z wyprzedzeniem, no i musimy dbać o siebie i o bezpieczeństwo przejazdu. Także to jest u nas dosyć mocno na wysokim, że tak powiem, poziomie pilnowane. A jaką mam prędkością? Takie... Z jaką prędkością można jechać? Znaczy, jeżeli jedziemy po płaskim terenie, to tak się rozpędzamy do 15 na godzinę. Z wzniesień zjeżdżając w dół, no to mamy prędkość po 20 na godzinę. To jest wystarczające. Prywatnie przetestowaliśmy, jak to może szybciej lecieć. Oczywiście ciekawość jest duża. Nawet po 40 na godzinę się rozpędza, ale myślę, że to by było zdecydowanie za dużo, bo szybko by te ładne widoki minęły i by się za mało zapamiętało. A tak to wspólnie jedziemy sobie tak maksymalnie 15-20 na godzinę. Jest to wystarczające. I tu jeszcze jest jeden motyw, bo kolej jest jeszcze starego typu, znaczy jeśli chodzi o torowisko i szyny, łączone są łącznikami, więc są te przerwy, które dają ten charakterystyczny stukot, tuk, 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 jak w pociągu, co dzieci normalnie za tym płaczą, później nie chcą zejść, że tak fajnie było, bo im szumiało, bo im stukało, najmłodsi usypiają nawet, takie, bo zabierają też i noworodki, kilkuletnie dzieci, no a starsze mają frajdę. No i jedna jest chyba taka jedna ważna rzecz, telefony idą do plecaka, czasami też podpowiadamy rodzicom, że tu już raczej inne widoki niż telefon, leczymy klikanie palcowe tak zwane, nie? Także to z tego się też cieszymy. A powiedz mi jeszcze tak technicznie, bo to mnie zaciekawiło, tutaj jest wolnobieg czy ostre koło? Wolnobieg jest, także do tyłu można też kręcić przeciwną stronę. Dobra, tak. Okej, czyli można tak trochę oszukiwać. Tak, i to nieraz jest tak, że ktoś komuś robi psikusa, nie? Jadąc. Pracuje na całą grupę, a jedna osoba kręci. Super, a powiedz mi, jak zaczynaliście, pamiętasz w pierwszym roku, ile mieliście takich przejazdów mniej więcej? Znaczy przejazdów raczej zawsze jest 5-6 dziennie w okresie wysokiego sezonu. Później to się zmniejsza wraz z skróceniem dnia. No ale ilość drezyn wzrosła, nie? Także na początku 3 były. Teraz nawet 15 mamy, możemy jechać, z tym, że wtedy wzrasta ilość obsługi turystów, no też jest narastająco z każdego roku, także z tego też jesteśmy zadowoleni, że to cieszy się popularnością i no i powoli się rozkręca, albo napędza. No. Świetnie, to bardzo cieszy, że powstają takie atrakcje, produkty turystyczne tworzone z pasją, gdzie na początku nie było myśli takiej biznesowej, tylko ożywić region, coś tak zrobić. I to jest fantastyczne, że tak jak tytuł naszych webinarów, z pasji można przejść do biznesu, tylko trzeba wierzyć w to, że się uda. Mimo tego, że czasem ludzie mogą mówić, że a co tam wymyślacie, jakieś drezyny na kolei, nie? Więc to no jeszcze tym większe wyrazy uznania dla waszego pomysłu i przede wszystkim dlatego, że to zrealizowaliście i dalej realizujecie. A może jesteś w stanie określić na tą chwilę mniej więcej w sezonie, ile obsługujecie ludzi? Znaczy początkowo to było miesięcznie kilkaset osób, a teraz już to można w tysiącach mierzyć, także to wzrasta. Zauważymy też taką tendencję, że wiele osób, które jakby prywatnie jedzie z rodziną, później przychodzi albo z wycieczką szkolną, albo zabiera rodzinę, która mieszka gdzieś w odległej części Europy, czy nawet świata i w ten sposób chcą pokazać, że tu jest coś innego, coś takiego, gdzie nie ma w innych częściach, no nawet Europy, bo takie atrakcje kolejowe nie są zbyt częste w Polsce i nawet za granicą. Super, fajnie, to tym bardziej cieszy, ekstra. Tak. Ja mam jeszcze pytanie do Michała, jak długo trwa wycieczka nad taką drezyną? Właśnie, mamy maksymalny zasięg torowiska, który daje w dwóch kierunkach 13 km i w ramach tego stworzyliśmy różnej długości trasy.
No po to, żeby osoby, które nie wiem, mają słabszą kondycję fizyczną, mogły się sprawdzić na przykład na krótkiej trasie najpierw tam 7-kilometrowej, a jeżeli już uznają, że to jest dla nich odpowiednie i wtedy widzą, że czują się dobrze, często przychodzą na dłuższą trasę, czyli w ramach najdłuższej są krótsze stworzone dla każdego. Tak, tak, ale chciałem się dowiedzieć, czas jaki jest, tak? Ile jeśli chodzi o zaplanować czasu to najkrótsze na wycieczki to są godzinne, tak, te najkrótsze, a najdłuższa to jest 2 godziny. Czyli w tym takiego mocnego kręcenia to jest 20 minut, później jest dużo zjazdów, przejść na obracanie i jeszcze do tego staramy się przybliżyć po drodze historię i kolei i tego, co robimy, w jaki sposób, tak żeby ludzie się czuli tak jakby na wycieczce z rodziną, tak? Czyli nie chcemy tego robić tak na komerchę, że czach, 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 przejechać szybciutko i zakończyć, tylko chcemy, żeby poczuli ten klimat, żeby wiedzieli, gdzie są, co robią, co można obok zobaczyć, w czym uczestniczyć. No i to jest okraszone często humorem, zabawą, także myślę, że przez to też między innymi wracają później drugi raz, a niektórzy też przez to, że czują się w ambicji pokazać za pół roku, że wzrosła ich kondycja fizyczna. Dużo jest takich osób. To teraz trzeba wrócić na sprawę czasy przejazdu i robimy segment na lokalnej kolei drezynowej w Regulicach. W sprzedaży są bilety miesięczne, zawsze się śmieję, jakby ktoś chciał kondycję szybko podnieść. Dokładnie, super, fajnie, bardzo, bardzo się cieszę, że mamy taką atrakcję w Małopolsce. Bardzo Ci dziękuję za opowiedzenie o tym, czym się zajmujecie i tak jak powiedziałem przed chwilą, bardzo cieszę to, że coś powstało z pasji i przerodziło się w bardzo fajny, atrakcyjny, lokalny biznes, który przyciąga też gości z zagranicy, a na który de facto można przyjechać, pokonując Wiślaną Trasę Rowerową wzdłuż Wisły, więc życzymy dalszych sukcesów, trzymamy kciuki, żeby to nadal zachowało taki fajny, lokalny klimat, żebyście nigdy nie zmienili tego podejścia na ilość, a tak jak teraz macie na jakość. I wszystkiego dobrego i do zobaczenia, mam nadzieję, w Regulicach, Michał. Zapraszamy Państwa, zapraszamy Was. Wszystkiego dobrego, dziękuję. No, do zobaczenia, dzięki. Ciekaw jestem, kto z naszych słuchaczy miał okazję przejechać się lokalną koleją drezynową w Regulicach. Jeśli mamy tutaj takie osoby, to napiszcie nam na czacie, jakie wrażenia, bo sam jestem ciekaw, jak przeżyliście taką podróż, bo tak jak wspominałem, sam nie miałem okazji uczestniczyć. I to jest, powtórzę to jeszcze raz, dla mnie niezwykli są tacy ludzie, których możemy spotkać podróżując na rowerze czy odkrywając dany region. I podkreślę, że to jest tylko 8 km od Wiślanej Trasy Rowerowej i warto tam zboczyć, odjechać. Niedaleko jest też zamek, więc można zaglądnąć Lipowiec z Nadwiślańskim Parkiem Etnograficznym, więc jest tam co też robić. Przy okazji wrócić Wiślaną Trasą Rowerową, choćby nawet do Krakowa. Z pasji do biznesu 100% przykład, prawda Grzegorz? No widać z naszej rozmowy, że pomysł się rodził, a w ogóle wcześniej była potrzeba wymyślenia czegoś, tak? Bo Michał wyraźnie powiedział, że zastanawiali się, jak ugryźć temat, tak? Mhm. I to jest ta determinacja, lata mijały, no i z 3 drezyn jest 15, no to jest super, widać, że się to rozwija i to jest super przykład na połączenie pasji i biznesu, niewątpliwie. No naprawdę, dla mnie jeszcze jak były takie reakcje, że nie warto, że coś, i to jest właśnie ta pewność, że nie, to musi się udać i wchodzimy w to. Także ja jestem pod ogromnym wrażeniem i mam nadzieję, że będzie takich osób coraz więcej, a na pewno taką osobą jest pan Roman Gdula, z którym będziemy teraz rozmawiać. Niezwykle charyzmatyczny pan, powiem kolokwialnie, zajawiony rowerzysta, więc po krótkiej zajawce łączymy się z panem Romanem i przenosimy się w okolice Skawiny i kanału Łączańskiego, o którym już troszkę rozmawialiśmy z Anią Świątek.
Tak jak zapowiedziałem, połączyliśmy się z panem Romanem Gdulą z gminy Skawina. Pan Roman jest oficerem pieszo-rowerowym gminy Skawina i porozmawiamy na temat bardzo ciekawej i atrakcyjnej infrastruktury, która została otwarta w tym roku, czyli o ścieżce rowerowej na kanale Łączańskim. Panie Romanie, ja pana pamiętam z jednych z pierwszych moich inicjatyw, czyli powstawania klubu 80 rowerów, który propagował turystykę rowerową. Pierwszy klub powstał w Krakowie. Na drugą wycieczkę pan zaprosił nas do siebie i pojechaliśmy właśnie w okolice Skawiny, w tamte rejony. Proszę pokrótce nam opowiedzieć historię, jak to się stało, że pan jest tak mocno zaangażowany w działalność na rzecz rozwoju ruchu rowerowego i od czego to wszystko się zaczęło? Zaczęło się od pomysłu takiego, że nie było takiej organizacji ani w ogóle stowarzyszenia czy grupy pasjonatów zajmujących się rowerami, czy to turystyką, czy jeżdżenia po mieście. Natomiast zauważyliśmy, że prężnie działa wtedy grupa w Krakowie, Kraków Miastem Rowerów. Tam nauczyliśmy się troszeczkę organizować różne przejazdy rowerowe, czyli te masy krytyczne, czy tam święto cykliczne. Tam nabieraliśmy pewnego doświadczenia. Natomiast tutaj u nas w mieście 11-12 lat temu, powiedzmy sobie, nie było jednego znaku, na którym byłby umieszczony rowerek. Czyli nie było ani jednej tabliczki z rowerkiem w naszym mieście. I na początek takżeśmy zaczęli współpracę z miastem, że poprosiliśmy o uruchomienie tego, co jest najtańsze, czyli o dostosowanie ulic dla rowerzystów, czyli wprowadzenie tempa 30, takiej małej obwodnicy centrum, w oparciu o ulicę 30 na godzinę, oczywiście troszeczkę z przehamowaniem kierowców do rozpędzania się. A potem, potem zajęliśmy się takimi sprawami, jak właśnie wytyczanie ścieżek rowerowych, czyli pomagaliśmy w wytyczaniu tych tras rowerowych na terenie 4 gmin, czyli zajęliśmy się naszą gminą tutaj, bo to jest Skarby blisko Krakowa, to są 4 gminy, czyli Świątynki Górne, Mogilany, Skawina i Czernichów. Na to przyszły środki unijne, można było zrealizować te zadania. Mając tą znajomość terenu i wiedząc, jak się poruszać, mogliśmy i ten czas pomierzyć i zobaczyć, gdzie najlepiej by było te ścieżki po prostu wytyczyć, żeby z nich korzystali rowerzyści. To nie na zasadzie takiej, że tak sobie zaplanujemy, bo to nam jest łatwiej budować, bo budowa tych tras rowerowych zawsze opiera się o szereg pozwoleń i tak dalej, zgód. Zresztą część tych ścieżek budowaliśmy w lasach, czyli zgody nadleśnictwa, Myślenice, Kalwaria, Andrychów i tak dalej. To nie są proste sprawy. No oczywiście wszystko to jest potrzebne, te zgody, te najpierw PFW tak zwane, czyli przemyślany plan zrealizowania takiej inwestycji, który powstaje na kilka lat, zanim zdobędzie się pieniądze i zanim się uzyska wszystkie pozwolenia, zgody, wyłoni firmę do wykonywania tego, co się wymarzyło i tego, co się wymyśliło, prawda? Super, czyli mamy początek, są działania, jest pomysł, powstaje grupa rowerowa Skawina. Mamy obecnie końcówkę 2022 roku i przybliżmy może naszym słuchaczom, o czym jako pierwszym temacie będziemy rozmawiać, czyli ścieżka rowerowa na kanale. 11 kilometrów równej asfaltowej drogi, cisza, spokój i piękne widoki. Taka właśnie jest ścieżka rowerowa na kanale Łączańskim. Budowa już się zakończyła, a mieszkańcy korzystają z nowej i funkcjonalnej trasy rowerowej. Ścieżka rozwiązuje problem bezpieczeństwa podróżujących z zachodniej części gminy Skawina oraz stała się kolejnym atrakcyjnym miejscem do spędzania wolnego czasu. Ponieważ w samym zamyśle ta ścieżka już miała od samego początku cieszyć oko, być takim miejscem nie tylko do przemieszczania się, ale również do tego, żeby można było coś pięknego zobaczyć. Ona była budowana nie tylko po to, żeby skomunikować Jaśkowice i inne części gminy z miastem, ale była budowana głównie po to, by w tygodniu mieszkańcy mogli poruszać się nią właśnie w celu skomunikowania poszczególnych sołectw z centrami przesiadkowymi szybkiej kolei aglomeracyjnej. Przy prowadzeniu całej inwestycji od początku przyświecały nam trzy słowa. Bezpieczeństwo, funkcjonalność i rekreacja. Bezpieczeństwo. Mieszkańcy zachodnich sołectw, by dostać się do miasta, nie muszą uruchamiać samochodu albo czekać na autobus. Omijają drogę krajową nr 44 i dotrą ścieżką prosto aż do Skawińskiego Obszaru Gospodarczego, czyli miejsca pracy wielu mieszkańców gminy.
Funkcjonalność. Ścieżka połączona jest ze stacjami przesiadkowymi szybkiej kolei aglomeracyjnej. Gdy połączenia w kierunku Oświęcimia wreszcie zostaną uruchomione, wystarczy wsiąść na rower, wygodnie dojechać do stacji, zostawić jednoślad i ruszyć pociągiem na przykład do Krakowa. Rekreacja. Ścieżka jest idealnym miejscem do rodzinnych spacerów i wycieczek. Przez całą drogę mamy piękny widok na panoramę gminy, zieleń, a przy odrobinie szczęścia można spotkać tutaj łabędzie. Ścieżka jest kontynuacją sieci Velo Małopolska i łączy się z innymi trasami w ramach skarbów blisko Krakowa. 85% kosztów całej inwestycji zostało pokrytych ze środków Unii Europejskiej. Panie Romanie, przed rozmową z Panem rozmawialiśmy z Anią Świątek z Doliny Karpia. Też bardzo się cieszyła, że ta inwestycja powstała, ponieważ jedna z gmin, która jest zrzeszona w stowarzyszeniu, będzie kontynuować tą infrastrukturę. Dlaczego takie działania kompleksowe są tak ważne dla gmin i dla rozwoju turystyki rowerowej w Małopolsce? Turyści poruszają się w tej chwili, najwięcej tych turystów teraz obserwujemy, że wzdłuż Wiślanej trasy rowerowej na przykład też jeżdżą turyści ze Śląska, z Bielska Białej, z różnych regionów. O ile Wiślana trasa rowerowa poprowadzona jest po drogach publicznych naszych o małym natężeniu ruchu, to kanał łączany to już w ogóle nie spotykamy się tutaj z samochodami, jedynie na przejazdach w okolicy mostów. Czasem ta ścieżka przebiega pod mostem, czasem nad mostem. To wszystko jest zależne od tego, jakie mieliśmy warunki tutaj, czy dało się ten ruch rowerowy poprowadzić pod mostem. Szerokość, prawda, chodzi o szerokość, o uwarunkowania Wody Polskiej i tak dalej, bo kanał jest kanałem żeglownym, więc tutaj pływają po nim barki. W dalszym ciągu można je spotkać. No już nie wożą tyle węgla jak kiedyś. Natomiast na wysokości Faćmiecha, jeżeli ktoś będzie się wybierał rowerem, to zobaczy, że tam jest właśnie czynna żwirownia, żwirowisko, gdzie te barki przywożą żwir, gdzie jest płukany i wykorzystywany do budowy. Kanał powstał w latach powiedzmy 50., prawda, bo otwarty przed 60. rokiem i generalnie miał pełnić taką funkcję, że miał pełnić funkcję dla transportu tego rzecznego i barek i tak dalej, które przepływały tędy, również zaopatrywać elektrownię, wodę, no i oczywiście tutaj była możliwość też transportu węgla do tej naszej elektrociepłowni w Skawinie. Sam pomysł, zamysł tej budowy ścieżki na kanale to jest fantastyczna sprawa, bo tak jak tutaj w materiale widzieliśmy, on nie służy tylko i wyłącznie ruchowi turystycznemu, bo także obsługuje nam ruch, ten nasz ruch lokalny mieszkańców. Do przystanków kolejowych, do pracy mogą tędy jeździć, to są tak krótkie odcinki, a przy takiej nawierzchni to naprawdę to oni są w stanie za parę minut dojechać do pracy czy do centrum. Zamysł też był taki, żeby jak najbardziej zbliżyć mieszkańców do tego kanału, dlatego też jedna z tych odnóg, które tu są poprowadzone, łączy się z ciągiem pieszo-rowerowym przy obwodnicy. Więc ktoś, jeżeli chce z Krakowa dojechać tutaj czy z naszych osiedli mieszkaniowych do ścieżki, zjeżdża sobie po prostu wzdłuż obwodnicy ciągiem pieszo-rowerowym i na wysokości mostu tutaj właśnie nad kanałem jest poprowadzona ścieżka na śluzę. Z drugiej strony można dojechać od Krakowa jadąc Wiślaną trasą rowerową i na wysokości mostu w Kopance przeciąć ten kierunek i jechać już po ścieżce na kanale łączanym.
Na pewno coś, co warto podkreślić, to jest bliskość wody, to, co jest najfajniejsze w tym wszystkim. Bo jeżeli podróżujemy na przykład po wałach wiślanych, to te wały czasem mocno są odsunięte od rzeki, nie czuje się tego chłodu, nie czuje się tego powiewu wody i nie ma się tego kontaktu z naturą. Tutaj oprócz tej łabędzi, które nam się ciągle przewija, mamy mnóstwo przecież ptactwa wodnego, bo nawet teraz, jeżeli Państwo wybraliby się na wycieczkę w nasze strony, to zauważycie, że na kanale Łączany jest tam takie specjalne, gdzie zimuje tyle gatunków ptaków. I to ptactwo pojawia się również na naszym kanale Łączany. No i to, co mnie cieszy bardzo, czyli te wycieczki kajakowe i łączenie roweru z kajakami, bo pojawiają się również firmy, które można sobie przyjechać rowerem, rower im przekazać, oni go zawiozą do Krakowa, popłynąć sobie kajaczkiem i wrócić sobie rowerem z powrotem, bo taka inicjatywa też już działa ze strony Brzeźnicy i z tamtych stron i z Krakowa. Myślę, że to będzie się coraz częściej pojawiało. Mosty dają pewne ograniczenia co do żagli, prawda, bo one nie są wysoko nad wodą, natomiast i dość gęsto są, prawda, posadowione. Natomiast mówię tutaj, jakiekolwiek takie płaskodenne i bez żagla wielkiego łódeczki spokojnie przepływają sobie po tym kanale. No jest to naprawdę coś pięknego, a przede wszystkim cisza. Jest na tyle oddalony kanał od drogi, że raczej nie dociera ten hałas z drogi, z tej DK44. I coś, co w materiale tutaj występowało, że pewnie będą ruszać pociągi, tak, pociągi już jeżdżą w kierunku Przeciszowa, więc ktoś, kto chce dojechać bezpiecznie z Krakowa, może wysiąść na przykład pod Bory Skawińskie albo na przystanku kolejowym w Skawinie i stąd udać się rowerem, bo tak mówię, mamy to tak skomunikowane, że z każdego osiedla możemy dojechać na kanał, nawet z dzieciakami, nie spotykając się samochodami, tylko na przejazdach. Bo właśnie powstała cała infrastruktura na terenie miasta, która pozwala doprowadzić do tych szlaków, do tych ścieżek, czy to w kierunku Tyńca, czy to właśnie na kanał. Także bardzo fajnie, czyli mamy po prostu kompleksowe, całościowe podejście do tworzenia infrastruktury, czyli to, co tak naprawdę jest potrzebne i takie właściwe jest podejście, uważam, do tworzenia rozwiązań, które są bardzo kosztowne i tak jak było widać na filmiku i tak jak Pan też mówi i myślę, że też Grzegorz się ze mną zgodzi, że no budowanie czegoś dla ludzi, żeby mogli sobie dojechać do węzłów komunikacyjnych jadąc do pracy, w weekend, żeby mieszkańcy mogli sobie czy wieczorem po pracy jakąś uskutecznić rekreację, plus jeszcze mogą przyjechać turyści, choćby nawet ornitolodzy, miłośnicy oglądania ptactwa różnego rodzaju, czy popływania kajakiem i wrócenia rowerem. No, dokładnie o takie podejście nam chodzi i my jako turyści i przedsiębiorcy obsługujący ruch rowerowy na takie działania czekamy. Tak, myślę, że też to, co jest ważne dla nas podróżujących rowerami, to właśnie te miejsca takie przyjazne dla rowerzystów i miejsca do odpoczynku. Czekamy, że właśnie przy tym kanale pojawi się jakaś prywatna inicjatywa, bo powolutku już się zaczynają pojawiać takie inicjatywy, gdzie można się zatrzymać, odpocząć w cieniu, zjeść loda, napić się jakiejś wody czy lemoniady. Coś, co by było w zasięgu, powiedzmy, kanału, żeby nie było za daleko oddalone od kanału, żeby nie trzeba było przekraczać drogi DK44, bo to jest bardzo niebezpieczne w tym układzie. Natomiast coś, co by się mogło pojawić tak na zasadzie, jak mamy w Tyńcu, gdzie te wszystkie obiekty zbliżają się jak gdyby do tej trasy. Nie? One są bliziutko, każdy może skorzystać, odpocząć. I to jest fajna rzecz, żeby się coś takiego właśnie urodziło wśród pomysłodawców biznesu i tak dalej, bo mówię, kanał widać po tym, że to nie jest tylko tak, jak się wszystkim wydaje, sezon. Bo ten sezon nam się już wydłużył w tej chwili do listopada, prawda? Gdybyście Państwo pojechali tylko troszeczkę słońca i pogody, to zobaczycie, że w dalszym ciągu wszyscy tam na tym kanale są, no bo coraz lepszy dojazd z Krakowa to połączenie właśnie wiślanej trasy rowerowej asfaltem spowodowało to, że na przykład osoby z Jaśkowic mogą sobie pod Wawel dojechać z wyjątkiem jednego miejsca pod górą Grodzisko, ale mówię, to jest 30 kilometrów. 30 kilometrów jest taka fajna wycieczka po jednej stronie. Można sobie później skręcić właśnie w kierunku wiślanej trasy rowerowej. Można w stronę Czernichowa dojechać, można zatoczyć takie koło, które ma, jak się popatrzy, około 60-80 kilometrów. Czyli to jest coś takie na początek dla ludzi, którzy
zaczynają przygodę z turystyką, a chcą też sprawdzić, jak to turystycznie i rodzinnie będzie to u nich wyglądało. I wtedy te takie kółeczka małe powodują, że zaczynają przygodę, prawda? Poznają swoje możliwości, wiedzą, ile ich stać, ile dojadą w upale, w słońcu czy w zimie. No bo na takim odcinku to już można spotkać różne nieprzewidywalne załamania pogody i tak dalej. Natomiast mówię, fajne to jest, że korzystają w ten sposób całe rodziny, bo to szczególnie widać właśnie w dni wolne od pracy, gdzie ten kanał jest naprawdę już robi się ciasny. Ale w związku z tym, że do tego kanału dochodzą właśnie takie inne ścieżki i inne szlaki turystyczne, które jak gdyby wkomponowane są w to wszystko, prawda? Czyli na przykład coś, co kiedyś wcześniej powstało 6 lat temu, taka inicjatywa jak Skarby blisko Krakowa, to te ścieżki właśnie docierają do kanału, łączą się z nim, można to wszystko połączyć w jedną całość. Super, ale to wrócę jeszcze do Grzegorza, bo jesteśmy po długim weekendzie listopadowym. No ja byłem na rowerze, parę osób widziałem na rowerze, a powiedz mi Grzegorz, jak u Ciebie długi weekend listopadowy? Słoneczny, podejrzewam jak w większości Polski, no i to spowodowało też duży ruch rowerowy, bo oprócz oczywiście, że w wypożyczalni dużo się działo, no to też przyjechało do tej Beskid Sądeckiej mnóstwo osób z własnymi rowerami i od piątku do niedzieli jeździli dzień w dzień. Super. Nawet ich błoto w górach nie wystraszyło. Dokładnie to, o czym mówimy, nie? Że sezon się wydłuża. A jak Grzegorz, ty oceniasz z perspektywy przedsiębiorcy budowanie takiej infrastruktury i pytanie, jak szybko odpowie na to lokalny biznes w przypadku ścieżki przy kanale łączanym? Znaczy tutaj powiem tak, no wszystkie takie inicjatywy to jest jakby dobra sprawa dla każdego, bo jak tutaj pan Roman wymienił, że są i turyści, i uczestnicy od poniedziałku do piątku, czyli mieszkańcy, którzy dojeżdżają do stacji kolejowej i transportują się dalej, albo dojeżdżają tylko do pracy. I też pamiętajmy, że te same osoby, które od poniedziałku do piątku jeżdżą rowerami do pracy, mogą stać się niedzielnymi turystami i z rodziną też się jakby wybrać. Cieszy mnie to, że tutaj rozmawiamy o przyrodzie i nie widzę barierek, tak, nad samą wodą. To naprawdę to już zakrawa o duże ryzyko, czy trochę się żartuje, ale wydaje mi się, że tam, gdzie nie trzeba się grodzić od przyrody, do tego po prostu nie róbmy i to jest jakby krzepiące. A komentując jeszcze zdanie, na pewno jak już pan Roman stwierdził, że już ktoś się pojawił z jakimś tam przenośnym miejscem z lodami czy z parasolami, to na pewno pojawi się tam takie miejsce, które będzie najlepszym miejscem odpoczynkowo-biznesowym. No i tam będzie pewnie najprawdopodobniej jakaś gastronomia będzie sezonowa powstawała na dłużej, tak? No bo to jakby, jeżeli są klienci, to pojawią się też ludzie, którzy potrafią jakiś popyt zaspokoić. Dokładnie, ale tutaj jeszcze rozmawialiśmy o innej inicjatywie, Skarby blisko Krakowa. Więc zaprezentujmy krótkim filmikiem naszym słuchaczom, o co dokładnie chodzi i po filmiku chwilkę, w paru zdaniach porozmawiamy sobie na temat tej inicjatywy, która ma już 6 lat. Obszar gminy Skawina jest bogaty w trasy atrakcyjne dla osób chcących aktywnie spędzić czas. Szlaki rowerowe wchodzące w skład Skarbów blisko Krakowa stanowią dobrą propozycję dla miłośników rowerów. W tym materiale przyjrzyjmy się bliżej jednej z tras rowerowych. W swym blisko 44-kilometrowym biegu okalająca gminę Skawina trasa rowerowa numer 2 jest zróżnicowana pod względem trudności. Od płaskich fragmentów w początkowym jej przebiegu do pagórkowatej drugiej części. Odcinek biegnący od Parku Miejskiego w Skawinie przez Kopankę oraz miejscowości Ochodza, Faćmiech aż do Wielkich Dróg posiada małą ilość przewyższeń i asfaltową nawierzchnię. Poprowadzona jest po drogach lokalnych o małym natężeniu ruchu samochodowego. Na trasie zlokalizowane są punkty wypoczynkowe. Tu można zregenerować siły, w razie konieczności schować się przed deszczem. Kolejnym powodem, dla którego jest to trasa chętnie wybierana przez rowerzystów, są jej walory widokowe. Tu można natknąć się na wiele malowniczych miejsc. To m.in. obszary wodne królowej polskich rzek Wisły, lokalnej rzeki Skawinki oraz kanału Łączańskiego.
przy którym w 2022 roku powstała 11-kilometrowa ścieżka rowerowa Velos Kavina. Uwagę przyciągają stawy w Ochodzy, wciąż piękne i naturalne, gdzie schronienie znajdują ptaki, żaby, owady i ryby. Planując przejażdżkę rowerową, warto sprawdzić nie tylko pogodę, ale też długość trasy i właściwie się do niej przygotować. Zapas wody to podstawa. W przekąski można zaopatrzyć się na trasie. Dobrze przygotowany rowerzysta ma wygodną odzież, a dla bezpieczeństwa kask i sprawne oświetlenie. Przed wyruszeniem w trasę warto sprawdzić stan techniczny roweru. Park miejski założono w 1927 roku. Występuje tu 60 gatunków drzew. Wśród nich zabytkowy dąb, który otrzymał miano pomnika przyrody. Przed główną bramą zlokalizowana jest samoobsługowa stacja naprawy rowerów. Cały kompleks podzielony jest na dwie części. Starszą, zadrzewioną z asfaltowymi alejkami, placami zabaw, kortem tenisowym, pałacykiem soku oraz nowszą, zwaną Starorzeczem, z przylegającymi błoniami. W tym obszarze oprócz oświetlonej asfaltowej pętli znajduje się kolejny plac zabaw nazywany Parkiem Energii, obszar do uprawiania street workoutu oraz siłownia plenerowa. Dogodne połączenie komunikacją miejską, bezpośrednie sąsiedztwo Tyńca oraz fakt przecinania się trasy z innymi szlakami czynią z niej nie tylko fantastyczny sposób na rekreację oraz ekologiczną alternatywę transportu. Ta część trasy to idealny szlak dla podróżujących z dziećmi, początkujących rowerzystów i osób pragnących relaksu wśród piękna otaczającej natury. Warto sprawdzić inne trasy wchodzące w skład skarbów blisko Krakowa. Super. Nie dość, że filmik zachęcający do przyjechania, bo pokazuje walory przyrodnicze, krajobrazowe trasy, to jeszcze edukacyjne, bo mówimy o tym, żeby rowerzyści byli świadomi, przygotowani sprzętowo, mentalnie i chwała za to. Tak, bo wracając do skarbów blisko Krakowa i tej trasy, którą żeśmy przed chwileczką widzieli, trasy numer 2, czyli oznakowanej czerwoną, ona biegnie wokół naszej gminy, prawda? Tutaj ten płaski odcinek jest wzdłużek, ale później wspinamy się pod górki. I co zauważamy w ostatnim czasie na pewno też, że ktoś, gdy wyjeżdża z Krakowa i czuje swoje możliwości, jeżeli chodzi o siłę i tak dalej, a nie chce już na tej ścieżce asfaltowej wzdłuż kanału podróżować, wtedy skręca w miejscowości Wielkie Drogi, przecina to i zaczyna przygodę z górkami, pagórkami i tak dalej. I jedzie sobie na przykład wtedy może, naprawdę to jest to, co Pan jeszcze przed chwilką mówił, że można sobie połączyć te wszystkie trasy i można sobie połączyć je regionalnie i gminnie, bo jadąc z Wielkich Dróg wjeżdżamy w gminę Brzeźnica, możemy sobie odbić w prawo w kierunku Paszkówki na przykład, zobaczyć sobie piękny ten obiekt w Paszkówce, ten pałac, przez Marcy Porębę dojechać sobie bezpiecznie do Kalwarii. Nawet tamtędy od strony właśnie Wysokiej i Stanisława, więc można w tą stronę, a można tak pojechać, jak prowadzi szlak, czyli wjechać sobie przez Las Garcowiec, dojechać sobie do Woli Radziszowskiej, z Woli Radziszowskiej wzdłuż Cedronu, przedostać się do Lasu Bronaczowa, przepięknego rezerwatu Kozie Kąty, gdzie wystarczy, mówię, rower górski, można trekkingowym, można sobie rowerem, no z wyjątkiem szosy, bo nie wszystkie odcinki się nadają, bo część jest już wirowa, zwłaszcza w lasach, prawda? Natomiast gravel w tej chwili tutaj robi furorę na tych naszych górkach i widzę po prostu, że powstają całe grupy pasjonatów tego jeżdżenia, bo raz, że przewyższenia są duże, widoki są stamtąd przecudowne, bo na przykład z Chorzyn to sobie też można pooglądać cały Kraków, czyli widzi się panoramę aż po Nową Hutę, widzi się Bielany, widzi się Tyniec, a w drugą stronę Landskronę, Kalwarię. Dosłownie widoki są przepiękne, odkryta przestrzeń. No i myślę, że tutaj każdy sobie znajdzie coś dla siebie fajnego. Tam dużo właśnie też osób podróżuje właśnie po lasach i po ścieżkach. Ci, którzy raczej starają się w te weekendy unikać tego tłoku na ścieżkach w kierunku Tyńca i tak dalej, bo no, na początku był ten Tyniec, prawda, kiedy to wszystko było przygotowane w tamtą stronę, natomiast teraz w tej chwili to zupełnie nam się zmienia, ten kierunek jeżdżenia mieszkańców też mówię. Tak patrząc właśnie z tego wszystkiego i to, co wspominałem o rozbudowie tej infrastruktury w mieście i w naszych sołectwach,
to z dowolnego w zasadzie osiedla tutaj od nas można dojechać do ścieżki na kanale z dzieciakami, czyli jadąc w pociągach pieszo-rowerowych po drogach dla rowerów. I tak one właśnie też doskonale się wkomponowały nawet w tą trasę, o której żeśmy mówili, Skarby blisko Krakowa. Bo część tej trasy szła właśnie po drodze, ale w tej chwili jest wybudowany ciąg pieszo-rowerowy. Czyli brakuje nam jeszcze tylko jednego odcineczka między Radziszowem a centrum Skawiny, żeby cały ten szlak czerwony, który tamtędy przechodzi, żeby można było się jeszcze pobawić, pojeździć sobie tutaj w tą stronę. No piękne widoki w stronę, tak jak mówię. Produkt turystyczny, jaki powstał, właśnie powstał też na terenie czterech gmin. Czyli tutaj jak ktoś potrzebuje na przykład, to może się promem przeprawić w stronę Czernichowa i wrócić sobie od strony Czernichowa do Krakowa. Także te pętle, kółeczka, które można zataczać i korzystać z tego, co mówię, jest. No tutaj warto też zwrócić uwagę na piękny szlak architektury drewnianej, nie? Bo ja wspominając Marcy Poręba miałem na myśli kościół drewniany. Tak jest w Krzęcinie, tak jest w Woli Radziszowskiej. Przepiękne kościółki, tak samo są przy tym kapliczki przydrożne. Izby regionalne, w których można zapoznać się z różnymi rzeczami. Też kiedyś były prowadzone takie zajęcia jak EcoQuesty, gdzie mieszkańcy mogli się pobawić, poznać po prostu, jak to kiedyś przed laty bywało. Super. Także mówię, to się nam pięknie wszystko spięło w tej chwili. Super. A tych tras w Skarbach blisko Krakowa pamięta Pan, ile jest mniej więcej? Jest ich kilka, bo niektóre właśnie, tak jak mówię, idą na przykład przez Chorzyny, później przez Radziszów do Lasu Bronaczowa, aż po Świątniki Górne, przez Mogilany. Są te takie wytyczone na przykład jak wokół Woli Radziszowskiej z tym widokiem na Orzyny. Jest jedna trasa, która prowadzi właśnie od strony Wielkich Dróg przez Krzęcin do Jurczyc. Jurczyce to chyba jednak się kojarzą tam wszystkim, prawda, i do Polanki Halerów. I to też są właśnie izby regionalne i wielcy, wielcy ludzie, którzy tam mieszkali, i można te muzea zwiedzać, i można po prostu zobaczyć, jak po prostu ta historia nasza tutaj wyglądała. Super, czyli kolejny plan na sezon 2023, bądź na ciepłą i pogodną zimę, czy późną jesień, czyli jedziemy w okolice Skawiny, odkrywamy skarby blisko Krakowa i zwiedzamy kanał łączany z podziwianiem pięknego ptactwa. Super, bardzo Panie Romanie dziękujemy za opowieść o swoim regionie. Cieszymy się, że taki pasjonata jak Pan znalazł swoje miejsce w gminie i kreuje bardzo przemyślane projekty, pomysły, więc jeszcze raz gratulacje z naszej strony. Dziękujemy za udział, życzymy sukcesów w dalszej pracy i do zobaczenia gdzieś na rowerowym szlaku. Dziękuję bardzo i zapraszam na te nasze szlaki, nie tylko na kanał, ale wystarczy czasem zjechać, znaleźć trochę cienia, tak jak pięknymi dębami w wielkich drogach, posiedzieć w cieniu, jak ktoś go szuka, gdy jest upalnie, skorzystać z tego cienia i po prostu tej ciszy, która tam jest. Dziękuję bardzo. Super. Dziękuję. Dziękujemy. Taka mi przyszła myśl jeszcze. Coś, co się powtarzało też w poprzednich webinarach, ale to jest też dowód na to, że to, co powstało w województwie małopolskim na przestrzeni ostatnich lat, czyli sieć tras Wielomałopolska, część jest oczywiście nadal, jest projekt kontynuowany, to jest takie absolutne minimum, które musi powstać i chwała za to, że to powstało, bo wokół takiej infrastruktury, z której korzystają, to co mówiliśmy na początku, choćby nawet mieszkańcy, powstają dodatkowe infrastruktury, dodatkowe produkty turystyczne. Takim przykładem jest dokończenie pętli nad Jeziorem Czorsztyńskim. Takim zapewne przykładem jest też kanał łączany i warto jest, uważam, myśleć globalnie. No i przede wszystkim osoba, bo no, pan Roman jest po prostu niezwykły w tym formacie. No 12 lat temu ani jednego znaku w Skawinie rowerowego, a obecnie praktycznie z każdego osiedla w Skawinie można dojechać do infrastruktury, do szlaków rowerowych i cieszyć się z jazdy na rowerze w sposób bezpieczny, a to jest rzecz kluczowa, choćby nawet dla rodzin. No Marcin, no trudno się z tym sobą nie zgodzić.
jeżeli ktoś dba o wszystko i tak jak rozmawialiśmy też chwilę przed rozmową, tam jak przygotowywaliśmy się z panem Romanem, on mówił, że też serwisuje, nadzoruje, sprawdza, więc nie tylko zza biurka planuje, tylko też z siodełka, że tak powiem, rowerowego wszystko sprawdza i ogarnia, więc on dokładnie wie, co się dzieje u niego w regionie, jak się dzieje, kto jeździ i dlaczego jeździ. I to jest prawdziwy gospodarz obszaru, który tym żyje i prowadzi tam, pracuje i łączy pracę z pasją, prawda? To tak wyraźnie. Dokładnie. I zapewne można go na tych szlakach rowerowych, trasach spotkać na rowerze sprawdzającego, czy wszystko jest tak, jak ma być. Więc oby jak najwięcej takich osób. I to, co mówię, no, bazą jest powstawanie bezpiecznych tras rowerowych, co powoduje znowuż zaangażowanie gmin z sąsiednich regionów, bo zobaczą, że to przyciąga turystę, to wpływa na lokalny biznes, dobrze działa dla mieszkańców, więc praktycznie same plusy, tylko no warunek konieczny, musi to być przemyślane i prowadzone właśnie przez osoby, które na tym temacie się znają i takim przykładem jest pan Roman, z czego my się bardzo serdecznie, bardzo mocno cieszymy. Przed nami ostatni dzisiejszy nasz prelegent. Ja pozwolę sobie za chwilkę na czacie podesłać link do ankiety. Będę wdzięczny, jeśli osoby, które tutaj są, nie wypełniały jeszcze ankiety, bądź chcą jeszcze raz wypełnić, to ja zapraszam, pomoże nam to do planowania kolejnych działań, do tego, żeby zobaczyć, czy tematyka się podoba, co możemy poprawić, ulepszyć, co dodać. Ankiety są krótkie, anonimowe, także za chwilkę podrzucę link u nas na czacie. A teraz łączymy się z Bartoszem Węclem z sieci informacji turystycznej Info Kraków, który też opowie nam o tym, gdzie ekipa rowerowa z Info Kraków jeździ na rowerze, w jaki sposób zachęca do tego innych i co ciekawego, niezwykłego jest w informacji turystycznej na Nowej Hucie, na osiedlu Zgody 7. Po krótkiej zajawce łączymy się z Bartoszem i przenosimy się do Nowej Huty. Naszym kolejnym gościem w trakcie dzisiejszego spotkania jest Bartosz Węcel z sieci informacji turystycznych Info Kraków, wokół której dużo dzieje się w kwestiach rowerowych, więc Bartku, opowiedz nam o tym, co robicie, co działacie w kwestiach turystyki rowerowej i szerzenia informacji na temat możliwości podróżowania na rowerze po Krakowie i okolicach. Dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Tak, rzeczywiście, ostatnimi czasy w sieci informacji miejskiej Info Kraków sporo się dzieje rowerowego. Chociaż nie zawsze tak było, bo sieć miejska czy sieć informacji miejskiej Info Kraków to jest tak naprawdę kilka punktów. My funkcjonujemy w ramach sieci, ale te punkty trochę różnią się między sobą, bo tych punktów w samym centrum jest co najmniej 4. To jest punkt między innymi w Sukiennicach, punkt przy ulicy Szpitalnej 25, punkt przy ulicy Świętego Jana 2, po Wiśle 11, czasowo zamknięty punkt w pawilonie Wyspiańskiego przy Józefa 4, czyli na Kazimierzu, i punkt na lotnisku w Balicach oraz najnowszy, najświeższy punkt w Nowej Hucie przy osiedlu Zgody 7. I tak naprawdę nasza działalność rowerowa zaczęła się zgodnie z trendami w 2020 roku, bo to wtedy tak naprawdę temat rowerowy wybuchł, co nie oznacza oczywiście, że wcześniej go nie było, bo był, natomiast ten wzrost zainteresowania akurat tą formą turystyki to jest 2020 rok i to wtedy część z nas, czyli część ludzi pracujących w Info Kraków, zainteresowało się turystyką rowerową jako formą indywidualnego spędzania wolnego czasu. To też musimy jasno powiedzieć, że takie były początki. Dopiero potem to przekuło się w działalność, naszą działalność, działalność sieci Info Kraków, przy czym też musiało troszeczkę wody upłynąć w Wiśle, żebyśmy dokładnie
zrozumieli, co chcemy robić i co chcemy przekazać. No bo łatwo jest powiedzieć, że interesujemy się turystyką rowerową, natomiast trudniej to rzeczywiście przekuć to w działalność informacji turystycznej. Początkowo chcieliśmy nagrywać filmy, ale tutaj ograniczenia sprzętowe i też jakby know-how nie stały po naszej stronie. I w związku z tym padło na to, żebyśmy promowali turystykę rowerową poprzez własne doświadczenia na profilu na Facebooku, na naszym profilu na Facebooku Info Kraków. I takie są początki naszego cyklu, cyklu Wkoło Info, który tak naprawdę już jest i działa i funkcjonuje od półtora roku, bo takie było założenie, że jeżeli już coś zaczynamy, no to nie bawimy się w miesiąc czy dwa, a zaczynaliśmy w tym okresie dosyć trudnym, bo to był luty 2021 roku, jakiegoś dużego ruchu turystycznego nie będzie, ale wierzyliśmy, że to się zmieni. Mówię my, bo tak naprawdę ja tutaj jestem tylko i wyłącznie jedną osobą, która reprezentuje cały zespół, który stoi za tą dziedziną turystyki rowerowej w Info Kraków, a warto podkreślać, że tymi osobami współdziałającymi, bo tak naprawdę w zespole działamy na równi, są Paulina Kutrzeba, Michał Zlot oraz Jagoda Popiołek, których też serdecznie pozdrawiam. I to we czwórkę stoimy za publikacjami właśnie na tym cyklu. Ale teraz przechodząc do meritum, czyli do tego, czym jest ten cykl i o czym on opowiada. Tak jak nadmieniłem, to są nasze doświadczenia przekute na wpisy, które mają zachęcić do turystyki rowerowej, szeroko pojętej turystyki rowerowej, bo część z tych wpisów, o czym też za chwilę będę opowiadał, to są wpisy tyczące jakichś tras poza Kraków, a część to są wpisy typowo krakowskie. To jest jakby jedna część tej działalności, czyli po prostu zachęcanie ludzi do tego, żeby wsiadali na rowery. Ja pozwolę sobie przedstawić teraz pokrótce kilka takich wpisów, które opublikowaliśmy w przeciągu ostatniego półtora roku. Każdy wpis jest oznaczony naszym logo, bo takowego się dorobiliśmy. Przepraszam, każdy wpis oczywiście ma swój opis, gdzie pojechaliśmy, co zobaczyliśmy, jakie miejsca można zwiedzić, ewentualnie na jakie trudności można się nakierować i też staramy się niemal do każdego wpisu dołączać mapę, no bo z takiego suchego opisu nie każdy jest sobie w stanie wykoncypować, gdzie to nas zawiało, więc w każdym linku jest mapa. Jeżeli ktoś jest chętny oczywiście w tej mapie, bo używamy tego narzędzia mapy, czy uważamy, że ono dla tych turystów początkujących rowerowo, czy średnio zaawansowanych, to jest takie narzędzie chyba najwygodniejsze, jeżeli chodzi o taką dostępność i oczywiście narzędzie bezpłatne, z którego wszyscy mogą korzystać. Stąd też właśnie mapy, czy. Do każdego wpisu też staramy się dołączać zdjęcia, które są swojego rodzaju egzemplifikacją tego, że tam byliśmy i też no, mają zachęcać po prostu do zwiedzenia tych miejsc. Ten pierwszym wpisem jest wpis, który jest akurat mojego autorstwa. Tak jak Państwo widzą, to akurat jest czas, kiedy kwitł rzepak, więc to też rowerowo jest wspaniały czas. Zresztą na wielu profilach wówczas, czyli to jest właśnie przełom maja i czerwca, ten rzepak się pojawiał, no bo to rzeczywiście jest czas, kiedy... Wtedy Instagramy, Facebooki są żółte. Pękają w żółciach, pękają. Tak naprawdę wszystko się wtedy zarzuca i wszyscy jadą w rzepak i się fotografują, więc my też, no bo tak jak nie będę tutaj specjalnie odkrywał nie wiadomo jakiej tajemnicy, też byliśmy zauroczeni tymi kolorami. Staramy się, żeby też te nasze wpisy miały raczej lekką formę, żeby też nie przynudzać i każdy wpis, tak jak powiedziałem, jest tym zdjęciem opatrzony i jest tym zdjęciem udekorowany. To jest akurat trasa naszego przejazdu. Jako, że ja nie mieszkam w Krakowie, tylko pod Krakowem, to wiele z tych moich wpisów zaczyna się w okolicach Skawiny, no i akurat tutaj wybraliśmy teren
czy ja wybrałem ten teren około Skawiński, Czernichowski, który też zresztą dla rowerzystów jest dosyć znany jako taka destynacja tak zwanych coffee ride'ów, czyli tego kierunku, gdzie się z Krakowa wybiera po prostu na kawę. Tutaj są jeszcze odnośniki do naszych wcześniejszych wpisów, bo to są nie tylko trasy rowerowe, ale też wszystko, co dookoła roweru funkcjonuje i część naszych wpisów na przykład poświęcaliśmy przygotowaniu domowego izotoniku, czy tego poświęciliśmy temu, co można ewentualnie zjeść przed wyprawą rowerową. Więc takie odnośniki też się znajdują. Jeżeli, tak jak powiedziałem, mijamy jakieś miejsce interesujące, to też je opisujemy. No i tutaj oczywiście już same rzepakowe zdjęcia. Oczywiście nie pretendujemy do profilu i nasze wpisy nie pretendują do tego, żeby recenzować jakość jakichś tras, chociaż jeżeli zdarza się oczywiście jakiś wybitnie źle prowadzony szlak rowerowy, to nadmieniamy. Natomiast no tutaj zazwyczaj odsyłamy do źródła w postaci Jarosława Tarańskiego, którego serdecznie pozdrawiam, bo on też dla nas jest zazwyczaj źródłem tego rodzaju informacji. Na naszym profilu znajdą Państwo przykłady innych miejsc, które można zwiedzić na rowerze, miejsc czasami nieoczywistych, takich, o których być może ktoś nie słyszał albo tylko i wyłącznie w przelocie i nie był świadomy istnienia tego miejsca, na rowerze można spokojnie tam podjechać. I tutaj jest przykład parku imienia Anny Jerazma Nierzmanowskich, to akurat jest wpis autorstwa Pauliny Kutrzeby i tutaj sama konstrukcja wpisu jest bardzo podobna do poprzedniego, czyli po prostu ta trasa jest opisana, opisane są zabytki w samym parku, też załączona jest mapa i też oczywiście miejsca, które znajdziemy po drodze do samego celu wyprawy, więc zdecydowanie tutaj temat krakowski nie został zarzucony i jest kontynuowany. Ponadto... Właśnie jeszcze pozwolę sobie wejść w słowo, że fajny opis tego, że jesteście miejscem przyjaznym rowerzystom, bo to też się zbiegło z początkiem tego, co mówiłeś, pomysłu rowerowego, czyli 2020 rok, bo w tym roku też Wasz punkt dołączył do sieci miejsc przyjaznych rowerzystom i też ludzie, o których wspominałeś, czy to Paulina, czy Michał, też uczestniczyli w szkoleniach, które prowadziłem rok temu, a które będą powtarzane. I pamiętam właśnie nasze rozmowy na temat tego, w którą stronę pójść, jak to poprowadzić, żeby to faktycznie było systematyczne. Więc ja tym bardziej się cieszę, że poszliście w ten temat i jest to kontynuowane, więc... Tak, zdecydowanie. I tutaj duża zasługa i Michała Zlota, i Pauliny Kutrzeby, że ten cykl jest kontynuowany, że pojawiają się nowe treści, pojawiają się nowe pomysły, ponieważ tutaj, tak jak Państwo teraz widzą, to nie tylko wpisy, które, czyli charakterystyka wpisów, o których wcześniej mówiłem, ale też na przykład pojawił się pomysł, i to akurat zasługa Pauliny Kutrzeby, questów rowerowych, czy rowerowo-pieszych, ale też taki quest Paulina zaprojektowała w samym centrum i ten quest był questem plantowym, czyli questem, czyli taką zabawą, której trasą były planty krakowskie, więc to też była zabawa nakierowana na nieco młodszych turystów. Ci turyści przychodzili do naszych punktów, do punktu, który koordynuje, do punktu przy ulicy Szpitalnej 25. Tam trzeba było odpowiedzieć na pewne zagadki. Między innymi właśnie trzeba było rozwinąć skrót WTR, czyli Wiślana Trasa Rowerowa, i MPR, czyli miejsce przyjazne rowerzystom. To, co powiedziałeś, my jako sieć dwoma punktami jesteśmy obecni w tym systemie. Wracając do samego questu i do samej działalności InfoKraków, też staramy się wspierać tę turystykę rowerową poprzez takie aktywne angażowanie turystów rowerowych w zwiedzanie czy miasta, czy okolic miasta w postaci tego quest tutaj zabawy w Nowej Hucie.
Ale też samo centrum to nie tylko Śródmieście, to nie tylko Kazimierz i Stare Miasto, to też takie miejsca jak Kopce. Kopce znajdują się w centrum miasta, chociaż ja wiem, że tutaj oczywiście Krakusi z krwi i kości, ja jestem Krakusem zaimportowanym z Podkarpacia, natomiast Krakusi z krwi i kości będą mówić, że nie, że tutaj centrum to jest w zasadzie to, co Planty i ewentualnie Kazimierz. No nie, centrum mimo wszystko to jest szersze pojęcie i pod tym szerszym pojęciem my przynajmniej te dwa Kopce, czyli Kopiec, przynajmniej te dwa Kopce, Kopiec Krakusa i Kopiec Kościuszki zawieramy i też zachęcaliśmy swojego czasu, żeby te dwa Kopce zwiedzić właśnie rowerowo. Oczywiście wiedząc, że sam podjazd pod te Kopce może stanowić już pewne wyzwanie, zwłaszcza jeżeli chodzi o Kopiec Kościuszki. Z Kopcem Krakusa sytuacja jest nieco inna. No ale mimo wszystko też staramy się, żeby ten rower się pojawiał w tej turystyce śródmiejskiej. Ci, którzy w okresie zimowym robią sobie pauzę, publikują nieco inne treści. I tak jest w przypadku takiego podcyklu, który rozpoczęliśmy i zakończyliśmy tak naprawdę w tym roku zimą, czy okresem zimowo-wczesnowiosennym. Autorką tych wpisów jest Paulina Kutrzeba, czyli rowerowa historia Krakowa. I jakby staramy się pokazać też, że ten rower, do którego zachęcamy i o którym tyle mówimy, on był w Krakowie obecny już od wielu, wielu lat. To też jest udekorowane materiałem zdjęciowym, który jest dostępny dla każdego, bo to są zdjęcia z Narodowego Archiwum Cyfrowego, więc jakby uważamy i wierzymy, że pokazanie tego roweru ze wszystkich możliwych stron jakby zachęci więcej osób do tego, żeby przynajmniej raz na jakiś czas rzeczywiście pooglądać świat zza kierownicy i z siodełka, bo naprawdę warto i tutaj akurat w naszym gronie nie muszę nikogo do tego przekonywać. Jeśli chodzi o Nową Hutę, bo kilka razy wspomniałem o tej Nowej Hucie i o punkcie na Zgody 7, na osiedlu Zgody 7, to tak naprawdę jest punkt, który troszeczkę różni się charakterystyką od innych. Punkt przy osiedlu Zgody 7, czy na osiedlu Zgody 7, on powstał z nieco innym zamierzeniem. Tam zamierzeniem było stworzenie miejsca głównie dla mieszkańców. Więc ta informacja turystyczna akurat na osiedlu Zgody 7 ma nieco inny charakter, bo jest nastawiona na mieszkańców Nowej Huty. Oczywiście zdarzają się tam turyści spoza Krakowa i spoza Polski, natomiast tutaj warto cały czas podkreślać, że to jednak jest taki punkt wewnętrzny, jeżeli mogę powiedzieć, wewnątrz krakowski czy wewnątrz nowochódzki wręcz. I w związku z tym działalność tego punktu zasadza się na różnego rodzaju spotkaniach. Zresztą w cudzysłowie pod tytułem tego punktu jest Zgody 7 miejsce spotkań. I te spotkania rzeczywiście one są wszelakie, różnorodne, od spotkań z aktywistami z Nowej Huty po spotkania po prostu z ludźmi, którzy uczestniczą w życiu tej dzielnicy, w życiu tego miasta, ale w momencie, kiedy pojawiła się możliwość, i to był chyba drugi nabór do miejsc przyjaznych rowerzystom, drugi nabór do projektu, stwierdziliśmy, że zgłosimy akurat ten punkt, fakt, że Nowa Huta jest po prostu dzielnicą rowerową. I można zwiedzić spokojnie Nową Hutę właśnie i te najważniejsze miejsca w Nowej Hucie na rowerze, nie kolidując tutaj specjalnie z ruchem pieszych czy z jakimiś tłumami, ale postanowiliśmy też pójść o krok dalej, te tematy rowerowe nieco rozszerzyć w tym roku w tym punkcie poprzez spotkania, które współprowadziłem z Michałem Zlotem, spotkania właśnie rowerowe poświęcone ogólnie turystyce rowerowej w Krakowie i w Małopolsce. Takie otwarte dla wszystkich, którzy chcieliby nieco więcej usłyszeć o tym, co i jak w tym świecie rowerowym wygląda, żeby poprzedstawiać i Wiślaną trasę rowerową, i jej przebieg, i jej
bolączki, no bo też tak jak już powiedziałem wcześniej, chcemy być rzetelni, chcemy po prostu przedstawiać rzetelnie wszystkie te sprawy, którymi się zajmujemy, stąd też i bolączki Wiślanej Trasy Rowerowej przedstawiliśmy i Wielodunajec, no i też mówiliśmy nieco szerzej o tej infrastrukturze rowerowej w Nowej Hucie, ale też przedstawiliśmy produkt, który został stworzony przez Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta, czyli taki projekt nazwany Velohuta. No bo teraz wiadomo, że wszystko jest Velohuta, jest Velodunajec, Veloraba, Veloskawa i tak dalej, i tak dalej. No i też ludzie pracujący w Ośrodku Kultury Nowa Huta stworzyli Velohuta, czyli dwie trasy rowerowe po Nowej Hucie. Tak naprawdę to są dwie pętle rowerowe po Nowej Hucie, tak zwana pętla mała i pętla duża. Pętla mała to jest, ja tutaj pozwolę sobie przybliżyć, bo obie są zaznaczone akurat na tej mapce. Pętla mała to jest pętla po samym centrum Nowej Huty i ona jest zaznaczona bardzo wyraźnie. Zresztą na stronie internetowej Ośrodka Kraków Nowa Huta, Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta, mogą Państwo pobrać PDF z przebiegiem tych tras i dokładnie z opisem tych tras. I tak jak powiedziałem, ta mała pętla to jest pętla, która przebiega po śródmieściu Nowej Huty, przebiega przez punkty, które są punktami ciekawymi, tak jak chociażby dawny pas startowy lotniska Rakowice czy Rzyny, kościół pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego, czy chociażby forty krakowskie, takie jak Fort 48 Batowice czy Fort Mistrzejowice. To jest 20 kilometrów, więc myślę, że to jest doskonały pomysł, żeby spędzić popołudnie albo przedpołudnie nawet z dziećmi, bo tak jak powiedziałem wcześniej, Nowa Huta akurat pod tym względem jest miejscem bardzo przyjaznym rowerzystom i te ścieżki rowerowe w Nowej Hucie, ta sieć ścieżek rowerowych jest naprawdę bardzo przystępna dla początkujących rowerzystów, no ale też jest ta większa trasa rowerowa, ta dłuższa, i to jest pętla 60-kilometrowa, która przebiega wokół Nowej Huty, tak naprawdę przebiega już nawet, czy zahacza nawet o miejscowości znajdujące się tuż pod Krakowem, jak chociażby Krzysztoforzyce, czy Przylasek Rusiecki, który też obecnie jest jednym z bardziej popularnych destynacji w Krakowie, jako że się otwarto tam świeżo kąpieliska, więc można za pomocą tej trasy zobaczyć zarówno to dziedzictwo industrialne Nowej Huty, no bo mimo wszystko gdzieś zawsze ten kombinat będzie w tle, ale też dziedzictwo naturalne, no bo Nowa Huta jako dzielnica zahacza również o te dziedzictwo naturalne w postaci łąk, mokradeł. O łąkach nowochódzkich też już tutaj nikomu nie muszę mówić, bo to też jest jedno z bardziej popularnych spotkań. Więc tym jest Wkoło Info, tym się zajmujemy, taką działalność prowadzimy. Nasze plany na przyszły rok się na razie nie zmieniają. Chcemy kontynuować to, co robimy, no bo odzew od strony odbiorców jest. On jest różny, no bo też umówmy się, że nie każda publikacja jest zaraz komentowana i zaraz odbieramy jakieś opinie zwrotne, czy dany wpis był ciekawy, czy nie, no bo tak nie jest, no bo nie żyjemy w świecie idealnym, no ale gdybyśmy chcieli wyciągnąć jakąś średnią, to widzimy, że rzeczywiście to ma sens i jest sporo ludzi zainteresowanych i śledzących te nasze wpisy. Tu chodzi przede wszystkim o wytrwałość i bardzo fajnie, że ten punkt na zgody 7 jest też nakierowany na mieszkańców. Tak, to jest jakby zupełnie inne, tak jak powiedziałem, inne podejście do tematu informacji turystycznej, też inne podejście w ogóle do mieszkańców. Kiedy był otwierany ten punkt, tam od razu było wiadomo, że... Zresztą Nowa Huta, ja pozwolę sobie teraz na takie osobiste przemyślenie, Nowa Huta jest o tyle różną dzielnicą od innych, które znajdują się w Krakowie, że tamten lokalny aktywizm
on jest bardzo silny i on się jeszcze bardziej umacnia. I ten lokalny aktywizm w postaci nowochódzkości, jeżeli mogę tak powiedzieć, czyli to, co dzieje się w Nowej Hucie, jest ważne, jest cały czas to powtarzane i trzeba być dumnym i promować z bycia nowochucianinem czy nowochucianką. Więc taki punkt z taką działalnością jak najbardziej wpisuje się właśnie w ten trend. Bardzo dziękuję za to, co nam opowiedziałeś, przedstawiłeś. Cieszę się, że poszliście za pomysłem i działacie w sferze rowerowej, więc życzymy dalszych sukcesów i po krótkiej przerwie łączymy się z naszymi słuchaczami, więc jeszcze raz sukcesów i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dziękujemy, do zobaczenia. Jesteśmy z powrotem. Niestety był to nasz ostatni dzisiejszy gość. Nasze spotkanie zbliża się ku końcowi. Chciałbym tylko jedną rzecz sprostować, bo ze względu na nasz język piękny, bardzo często stosujemy zamiennie określenie trasa, rowerowa szlak, bo może być taka sytuacja, że któryś z naszych słuchaczy pomyśli, że propozycja wycieczki Velohuta będzie miała standardy tras Velo Małopolska. Tu chodzi bardziej o używanie określenia zamiennie jako szlak rowerowy przez Bartosza, określenia trasa rowerowa. Więc tutaj była przedstawiona propozycja wycieczki, dzięki której odkryjemy Nową Hutę. Miejsce, które jest bardzo Ci bliskie, Grzegorz, prawda? No, ja mieszkałem w Nowej Hucie jakiś czas, nawet przed erą rowerową, czyli w ogóle... Nie wiem, jak ktoś na Nową Hutę, to te ścieżki rowerowe, na które teraz są zbudowane czy wyremontowane, to one istniały, jak Nowa Huta była budowana, czyli tam w latach 50. ktoś to już przewidział i między osiedlami a kombinatem one były, tak? Czyli te rowery są Nowej Hucie bliskie od zawsze. Super. I warto się tam wybrać, żeby to miejsce odwiedzić. Więc dzisiaj mieliśmy taki region wokół Wiślanej Trasy Rowerowej. Począwszy od zachodu, dojechaliśmy do Krakowa. I myślę, że tu warto, Grzegorz, zwrócić uwagę na fakt, że jest to obszar, który jest pomiędzy aglomeracją krakowską a aglomeracją śląską. Więc jakbyśmy sobie policzyli, to mamy pod względem biznesowym, żeby nawiązać do biznesu, ogromną liczbę potencjalnych osób, które do nas mogą przyjechać, prawda? No sądzę, że w naszym zasięgu jest kilka milionów potencjalnych użytkowników naszej trasy, czy naszej atrakcji, czy rowerzystów, którzy mogą do nas zakręcić. I na to jakby też o tym pomyślałem, że jak dotarliśmy w naszych rozważaniach do Wiślanej Trasy Rowerowej, to możemy to porównać teraz z tym, co rozmawialiśmy na początku na temat lokalizacji w centrach turystycznych. No bo tak nie wymyślając komuś, co jest dobre w biznesie, a co złe, bo to jest kwestia każdego przedsiębiorcy, ale tak, jeżeli ulokujemy coś pomiędzy Zagłębiem Dąbrowskim, Śląskiem i Krakowem, no to mamy ten duży wolumen, tak? Jakąś tam charakterystykę biznesu, ale tych potencjalnych rowerzystów mamy dużo. Nie zaglądamy nikomu do licznika, ile zarobił i jak zarobił, no ale lokalna kolej drezynowa powiedziała, że zaczęła od 3, ma 15, tak? Więc to wyraźnie widać, że pomysł chwycił i biznes się rozwija. Jeżeli na przykład ktoś planuje biznes rowerowy, już obojętnie jaki, ale czy nie obojętnie, ale stricte związany z rowerami w takiej miejscowości jak, nie wiem, Piwniczna czy Stary Sącz, nawet bardziej Piwniczna, która jest miejscem turystycznym, to pewnie musi zwrócić uwagę, że liczba osób jest znacznie mniejsza, bo turystów przyjeżdżających do miejscowości turystycznych w Polsce, no jest to na pewno mniejszy zasięg niż biznes blisko dużej aglomeracji, na przykład krakowskiej. I to jest zupełnie inna charakterystyka, więc jeżeli ktoś planuje coś wokół Krakowa, dla przykładu, to ma tą swobodę wyboru oczywiście poniekąd, co to będzie, jak to będzie robił i w jakiej odległości od dużego miasta, a może to będzie w centrum.
Dokładnie, zresztą będziemy też rozmawiać w następnym spotkaniu z właścicielami lokalu gastronomicznego Zwał jak Zwał, prawda? I to jest taki, mi się nasunął właśnie jako pomysł na biznes, który jest oddalony w pewnej odległości od dużego ośrodka miejskiego, gdzie oprócz tego będą docierać turyści pokonujący konkretną trasę rowerową. Przyjeżdżają też na 100%, jeśli nie na 120%, mieszkańcy Krakowa, właśnie na taką, jak Bartosz powiedział, taki coffee ride, czyli jedziemy na kawkę, herbatkę, ciasteczko i wracamy i jesteśmy z powrotem po, w zależności od kondycji, 2-3 godzinach. Więc tutaj to umiejscowienie tego biznesu ma ogromne znaczenie i też kolejny taki biznes, który mi się nasuwa od razu na myśl, a też o którym będziemy rozmawiać w trakcie następnego webinaru za tydzień, no to jest agroturystyka kogutowo. Budynek, który ma sporo lat, przekształcony w agroturystykę lat 50., prowadzony przez niezwykłego pasjonatę między innymi muzyki, no jest w bezpośredniej odległości od Wiślanej Trasy Rowerowej czy końcówki trasy Wielodunajec i to się od razu przekłada na to, że to zainteresowanie noclegiem jest całkiem spore, ale o tym będziemy na pewno z Robertem rozmawiać za tydzień, więc to ta lokalizacja biznesu, oczywiście blisko infrastruktury, blisko ośrodków miejskich, no ma ogromne znaczenie dla powodzenia i dla sukcesu, prawda? Ale to się dzieje, bo jak ktoś pamięta początek pomysłu na trasy rowerowe czy drogi rowerowe w Małopolsce, to miało być ten główny szkielet, który ma obrastać z jednej strony biznesem, przedsiębiorcami, którzy wymyślą coś wokół tego szkieletu i skorzystają z tej oferty, która została stworzona, a drugie to miały gminy i związki gmin miały budować tam lokalne trasy i jeszcze dokręcać, że tak powiem, atrakcyjność regionu. No i dzisiaj mieliśmy takie przykłady, więc to, co pokazujemy teraz z Wiślanej Trasy Rowerowej, to jest sukces na wielu płaszczyznach. Dokładnie i oby tych sukcesów było jak najwięcej. Oczywiście wiadomo, że są pewne, mogą być pewne trudności, gdzieś coś jest do poprawienia, do dociągnięcia, ale jakby celem nie jest w mojej ocenie koncentrowanie się na jakichś trudnościach, złych rzeczach. Celem jest docenienie tego, co już mamy, bo choćby nawet na przykładzie z Kawiny 12 lat temu zero znaku rowerowego, a teraz no jest zupełnie inna rzeczywistość. Mało tego, w Małopolsce liczne województwa zazdroszczą tego, co mamy w kwestii infrastruktury rowerowej, bo troszkę jeżdżę po Polsce, w różnych ośrodkach bywam, rozmawiamy na tematy rowerowe i mówią wprost, no po prostu nam zazdroszczą tego, co mamy i trzeba z tego też wykorzystać tą okazję, szansę i budować na swojej pasji również lokalny biznes, co się dzieje, choćby nawet, tak jak rozmawialiśmy w przypadku, czy to trasy wokół Jeziora Czorsztyńskiego, tam to jest po prostu tego bardzo dużo i ten lokalny biznes na tym na pewno korzysta. I taki to jest cel naszych spotkań, żeby pokazać tą możliwość, że przy odpowiednim poziomie świadczonych usług, zaangażowaniu, pewnych pomysłach, nie poddawaniu się i trzymaniu poziomu tej usługi, turyści będą do nas docierać i to jest coś fantastycznego. No niewątpliwie tak. Jeszcze wracając, już tak wracając do ilości rowerzystów i liczników, musimy pamiętać, że to nie są tylko dorośli, tylko na licznikach też są nabijani młodsi rowerzyści, tak? Czyli te pomysły na wycieczki rowerowe po łatwych, prostych trasach, tak jak na przykład z Łóżka na Ułączany, to jest genialny pomysł na wycieczkę rodzinną po płaskiej trasie, gdzie tam, nie wiem, 7-8-latek może pedałować. I to, co też powiedzieli przy lokalnej kolei drezynowej, odłączamy dzieci od komórki, tak? I jest to cel wycieczki, jest łatwa, prosta trasa, po płaskim, dzieci to lubią. Jak zjedzą dwie gałki lodów na mecie w nagrodę, to się nic nie stanie, wszyscy będą szczęśliwi, wrócą i będą super wspomnienia, tak? Nie trzeba wiele, a jeszcze jakby i rodzina ma pomysł na spędzenie czasu, miło razem i po prostu na świeżym powietrzu. I to jest niby oczywiste,
ale to trzeba też podkreślić. Mam nadzieję, że do zobaczenia za tydzień. Także życzymy spokojnej nocy. Dziękujemy bardzo za uczestnictwo. Tobie, Grzegorz, również dziękuję. No i do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia za tydzień. Zapraszamy.